Witamy Państwa bardzo serdecznie w drugim dniu naszego kongresu, który nosi tytuł Wolność artystyczna, a dobro wspólne. Dzisiaj specyfika dzisiejszego dnia polegać będzie na tym, że głos oddamy samym twórcom, samym artystom. I pierwszym naszym szacownym prelegentem będzie pan profesor Maciej Szańkowski, który jest twórcą z ogromnym dorobkiem, jest artystą rzeźbiarzem, a także pedagogiem na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu oraz na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto jest oczywiście autorem licznych wystaw w galeriach, ale również wielu monumentalnych realizacji w przestrzeni otwartej. I dzisiaj to nas najbardziej będzie interesowało. Prosimy pana profesora. Dziękuję bardzo Państwu, że chcecie mnie wysłuchać i Państwu, którzy mnie zaprosili na dzisiejsze spotkanie, bo to wielki zaszczyt dla mnie móc powiedzieć do zgromadzonych osób o swojej skromnej osobie, która nie jest taka skromna, ale jednak skromna. Ja sobie przygotowałem taki tekst, jako że wiedziałem, że muszę coś przygotować na przyszłość, w związku z tym sporządziłem taki, napisał mi się taki mały esej, półtora stronnicowy. Jeśli Państwo pozwolą, to ja go przeczytam. A chciałbym powiedzieć, że trudna jest sprawa, o której będę mówił, bo będę mówił o rzeźbie. A rzeźba jest naprawdę trudnym zagadnieniem dzisiaj, w dzisiejszym czasie, jak zresztą i sztuka cała, bo jest jakiś dojmujący upadek kultury, w tym i rzeźby, w tym i powielania złych pomysłów, w tym tej kultury, która bije do nas ze świata zewnętrznego, z tych murali, z tych programów telewizyjnych, które kształtują estetykę miast, potrzeby ludzi w tym zakresie. Naprawdę trudno jest w tym czasie coś robić, co dałoby człowiekowi spokój, że trafi. Trafia się z trudem, jest jakiś... Odczuwam ogólny upadek kultury wizualnej, estetyki pochodzącej z telewizji, którą od rana naród ogląda i kształtuje swój gust i swoje potrzeby. Kiedyś przed laty, kiedy byłem do tego zmuszony, to było w 1984 roku w Poznaniu, napisałem taki tekst, dosyć duży, około 30 stronic, a może i więcej, który się nazywał Rozważania o rzeźbie. To zostało dobrze przyjęte, a to była moja takie wypracowanie obowiązkowe na stanowisko w uczelni docenta etatowego w PWSSP w Poznaniu. Pomyślałem sobie, że to było tak dawno, to był rok 84 i kiedy trzeba dzisiaj coś powiedzieć o rzeźbie, to zrobiłem taki suplement w postaci małego eseju półtora stronnicowego, który zatytułowałem Rozważania o rzeźbie łamane przez 2022. Moje spojrzenie na rzeźbę dziś. Jeżeli Państwo pozwolą, to zacznę powoli czytać. Co właściwie znaczy dziś szeroka dyscyplina sztuki, wciąż jeszcze zwana rzeźbą? Czym właściwie jest ona dziś? A właściwie czym stało się to może nazbyt szerokie i mało precyzyjne, archaiczne jej nazwanie, wywodzące się u nas od słowa ciąć, rezać, czym staje się też może nazbyt szerokie jej pojmowanie jako sztuki przestrzeni? Bo jakieś wieloprzestrzenie to jest mój osobisty świat rzeźbiarza, a takie jego nazwanie powtarzam za moją nieocenioną biografistką panią Anną Marią Leśniewską-Zagrodzką, która tu siedzi i na mnie patrzy.
Ona to nazwała wieloprzestrzenie. Jeszcze żeśmy się zastanawiali wspólnie, czy to jest wieloprzestrzeń, czy wieloprzestrzenie, czy liczba mnoga do wieloprzestrzeni jest odpowiednia, ale uznaliśmy, że liczba mnoga jest dobra. I pod takim tytułem odbyła się przed 2 laty tu moja wystawa w Orońsku. Nie jest ważne także w moim odczuciu, czy rzeźba wywodzi się jeszcze z tradycyjnego lepienia, jako modelowania, odciśnięcia, wykucia, wycięcia jako snycerstwa, odlewu technicznego montażu elementów w ten czy inny sposób, albo nawet utkania. Myślę o Magdalenie Abakanowicz, która kiedyś tkała. I dla mnie to były i najwspanialsze rzeźby, które bardziej lubiłem niż te późniejsze. Tak to widzę, tą rzeźbę szeroko. Liczy się przecież tylko i decyduje zawsze istotny powód powołania tych środków i w wyniku tego jakiś istotny rezultat, czyli forma. Ale forma nie rozumiana dosłownie jako ładny kształt estetyczny, tylko forma, która jest czymś głębszym, czy jest pełnią po prostu, która jest i pozwala odczytać twór ten, który rzeźbą się staje, czy często książką, czy filmem. Film, który nie ma formy, nie da się oglądać, jest nudny. Książka też odkładamy w książkę, która nie ma formy, bo to jest książka nie dająca się czytać. Więc myślę o takiej formie, która jest czymś więcej niż tylko rzemieślniczy, estetyczny kształt rzeźby. Więc forma jako w miarę czytelna postać istotnego przesłania, a nie sam skomplikowany rzemieślniczy kształt estetyczny. Wszelka sztuka tylko tej szeroko rozumianej formie zawdzięcza jakąś doniosłość, i pojmowanie rzeźby rozszerzyło się już tak bardzo, że warsztat, który ją niesie, nie jest już tak bardzo jednoznaczny. Przecież nadal trwałe pozostaje pojęcie sztuki przestrzeni, w którym to obraz świata zmienia się wciąż wraz z jego sztuką. Co zrozumiałe, ale także dzięki sztuce. W takim pojmowaniu mieści się może to, co dawne i to, co nowe w rzeźbie. A ekspansja nowych środków dziś bez żadnych już prawie technologicznych ograniczeń, to też zrozumiały wyraz aktualnych tendencji w wyniku możliwości stosowania najnowszych, zaawansowanych technologii. Wymaga to jednak nadal, jak zawsze, od twórcy poczucia smaku warunkującego mądrze rozumianą wartościową formę sztuki bez żadnej ulgowej taryfy. Bo dziś naprawdę można już każdą fotografię przełożyć przy pomocy odpowiednich urządzeń na trójwymiarowy obiekt. I rzeźbiarz w zasadzie mógłby, patrząc na to z dawnego, po rzemieślniczego punktu widzenia, byłby niepotrzebny. Zresztą w ten sposób powstają rzeźby, powstają pomniki z fotografii, sfotografowane postacie stają się trójwymiarowymi osobami w przestrzeni naszych miast. Wysoka sztuka oddana maszynie liczącej, robotom, to może być dziś tylko jakaś pomoc dla rozumnego twórcy w mozolnym wykonawstwie. Tu postawiłem 3 kropki, bo wykonawstwo rzeźbiarskie jest mozolne, a można sobie ułatwić niewątpliwie przy pomocy tych nowych środków. Sam z nich korzystam, ale nie można oddać tego wszystkiego maszynie. Trudno zrezygnować ze stosowania wszelkich zaawansowanych technologii, kiedy zwykłą odbitkę fotograficzną można bez większego trudu przerobić w trójwymiarowy obiekt. Nie da się już zawrócić z tej drogi, choć warto pamiętać, że nic nie zastąpi tu świadomych niedopowiedzeń czy czułego czasem dotknięcia ręki. Taka niby twórcza droga na skróty, spotykana zbyt często, to wyraz wielkiej nieporadności i także uśmiercenie wielowiekowej sztuki figuratywnej. Sztuki kojarzonej z rzeźbą, nadal, która staje się zbyt często wulgarna. Po prostu jest wulgarna, jeżeli jest robiona w taki sposób, w jaki się ją dziś robi. Wystarczy spojrzeć na parę pomników, które się pojawiły i które się pojawiają w innych miastach. Bardzo podobne, tylko trochę zmniejszone, podejrzewam, że przy pomocy komputera. Tak się działo, tak się stało ostatnio w Tarnowie, gdzie przed dworcem ustawiono pomnik
nieszczęsnego prezydenta, który zginął w katastrofie. Trochę chyba mniejszy niż w Warszawie. Taki sam brzydki. To jest wynik po prostu pospieszności, braku odpowiedzialności nie samych przecież rzeźbiarzy, sprawców artystycznego, rzemieślniczego działania na zamówienie w cudzysłowie, ale przede wszystkim tych licznych mecenasów w cudzysłowie z urzędów wspierających popularny proceder zwany stawianiem pomników przynależny rzeźbie. Sądy konkursowe, urzędowe, gremia często bez najmniejszych kompetencji oraz te częste podchody w cudzysłowie polityczno-gospodarcze ojców miast czynione w celu postawienia i zlokalizowania upragnionej figury w cudzysłowie. W miejscu najbardziej godnym w cudzysłowie albo tymczasem na okres przełamywania występujących trudności. Przyjdzie lepszy czas, postawi się w lepszym miejscu. To jest stawianie rzeźby i stawianie pomników w dzisiejszych czasach. To jest wstrząsające to, co się dzieje na ten temat w polityce, bo to są sprawy dotyczące polityki. To wciąż mało rozpoznana głębia i pole badań dla socjologów kultury. To oni tym się zajmują i powinni się więcej zajmować, bo to jest dramat sztuki. Dzieło sztuki potrafi naiwnie opowiadać, może także nudzić ilustrowaną fabułą, może też okazywać, uświadamiać, zmuszać do istotnej refleksji. I niewyczerpane źródło to sztuka nieprzedstawiająca również. Czy też bogactwo sztuki pojęciowej, zwanej często częściej konceptualną. Po swym okresie najbardziej radykalnym, kiedy sztuka otworzyła bardzo ważną przestrzeń, przestrzeń dla nieograniczonego jej pojmowania, niestety jako zbyt wymagająca, a przez to elitarna, była wypierana, jak wiadomo, przez wszelką dosłowność. To wszystko składa się na ten zasmucający regres kultury, w którym sztuka rzeźbiarska jako sztuka zawłaszczająca przestrzeń, właśnie szeroką przestrzeń, także tę publiczną uczestniczy najczęściej. I to smutna refleksja. Rzeźba wszędzie, w cudzysłowie, ze znakiem zapytania, hasło naszego kongresu, brzmi oczywiście jak prowokacja, ale przestrzeń miast i na drogach, obok wątpliwej wartości rzeźb, bo ich sporo jest, i witacze, i rzeźby, i inne paskudztwa. Można zauważyć karoserię samochodów o pełnych dynamiki rzeźbiarskich kształtach, jak ze świata marzeń pierwszych futurystów. Ja z podziwem oglądam samochody, które się pojawiają na ulicach Warszawy. Widzę nawet policjantów jeżdżących na motocyklach, które są jakby wyjęte jakby ze świata Marinettiego i tamtych czasów, sprzed 100 lat. Już policja już ich używa i sprowadza się je ze świata, z Japonii. Dowiedziałem się niedawno, bo zawsze mam wielki podziw dla tego, co Japończycy potrafią, że te wspaniałe japońskie maszyny to są we Włoszech projektowane. Japończycy korzystają po prostu z dobrych włoskich projektów. Oni potrafią robić swoje, ale te włoskie futurystyczne projekty to jest właśnie teraz upodobanie Japończyków. I to jest ta rzeźba wszędzie. Czy też galerie handlowe, nie wspominając o czasem udanej architekturze ich wnętrz, to nie jakaś możliwość bardziej szerokiego, odważnego spojrzenia na rzeźbę, tę właśnie może rzeźbę wszędzie, której nadmiar nie musi niepokoić. Bo rzeźba wszędzie jako rzeźba wszędzie to jest dla mnie horror. W czystej postaci rzeźby. Zresztą Państwo myślę, że widzicie to podobnie. W czasie mych studiów w pracowni rzeźby warszawskiej ASP budziło się w naszym wtedy skromnym kraju z dużym zainteresowaniem rzeźbiarzy wzornictwo przemysłowe. To były lata 60. Ambitni pedagodzy, wśród nich wybitni architekci z doświadczeniami sięgającymi szlachetnej legendy Bauhausu, wnosili wtedy swój udział może do tej nowej, tej dawnej, tej utopii i myśli sztuka wszędzie. Także w naszej pracowni rzeźby warszawskiej świetnej uczelni, w jej programie było to
że dotykaliśmy spraw wzornictwa przemysłowego i mówiono nam, że dobra rzeźba, dobre wzornictwo przemysłowe, to wszystko jest dobra sztuka. Wysoka sztuka zawsze pozostanie elitarną, bo to jej niezbywalne prawo, ale codzienne życie wciąż się jej domaga. I o tym trzeba pamiętać, że nie można jej pozostawić rządzącym. Rządzący nie są od decydowania o wyglądzie naszych miast, naszych pomników, naszych rzeźb, naszych ulic zapaskudzonych muralami i tym wszystkim, co stanowi jakiś porażający obraz świata. Ktoś, kto pierwszy odsłaniał w moim osobistym życiu tajniki sztuki, mawiał: wartością nie jest rzeczywistość obiektu, sama rzecz, lecz sposób jej artystycznego ujęcia. To są dla mnie bardzo ważne słowa. Czy brzmi to dziś doprawdy staroświecko? Tym kimś był Antoni Kenar, wybitny pedagog i rzeźbiarz. Jako jeden z jego uczniów zawdzięczam mu to, że stosunkowo wcześnie miałem możliwość zdać sobie sprawę z pewnych podstawowych praw rządzących sztuką, nieustannie przecież wciąż aktualnych. Szeroko pojmowana współczesna sztuka nie jest łatwa i mieści w sobie wiele wykluczających się wzajemnie sprzecznych działań i pojęć, a to, gdzie przebiegają jej granice, zostawmy dobremu smakowi twórców i odbiorców, jest wciąż potrzebna i nic jej nie zastąpi, bo sztuka na pewno nadal pozostanie jakąś formą wiary. To jest wiara. Albo się w to wierzy, albo się chałturzy. Rzeźba, jak każda ze sztuk, nie tylko z podstawowego obowiązku zajmuje się sobą, ale posiadając wielką moc wyrażania, jej rolą i obowiązkiem jest także dobrze służyć, nie zapominając o tym, że jest ważną częścią kultury. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Że zrozumiałam, to był to taki głos w obronie wrażliwości, nie wiem, jakości i uważności i może indywidualnego dotyku w sztuce, zwłaszcza publicznej. Mogę tu pozostać. Ja tu pozostanę. Tylko muszę to wziąć, żeby przyrządzić. Proszę Państwa, dałem taki obrazek na otwarcie moich rzeźbiarskich wyczynów, bardzo dawny, ze względu na to również, że tu jest mój portrecik. Wtedy taki byłem młody, kiedy zaczynałem swoje rzeźbiarstwo. To jest fotografia z Biennale w Elblągu, drugiego Biennale w Elblągu, do którego zostałem zaproszony. I tam zrobiłem taką formę, którą będę mógł Państwu lepiej pokazać na następnej fotografii. W każdym razie to powstało, zostało to zrobione z metalu. Dlaczego z metalu? No bo wtedy była możliwość pracy w metalu. Po prostu otworzyły się takie możliwości, rzeźbiarz korzystał, został będąc zaproszony. Dużo bardzo robiło się wtedy, w ogóle w świecie robiło się rzeźby z metalu. I Elbląg nie był jakimś specjalnie oryginalny, tylko się wpisał w ten czas. To jest praca, którą w Elblągu postawiłem. Ona stoi w tak zwanym Bażantarni, taki park leśny w okolicy Elbląga. I to są takie dwie jakby połówki składające się, które posiadają strużgę powietrza pomiędzy sobą, a ta pozioma część, która leży na ziemi, to jest taka jakby ława, ponieważ to jest park. Ponieważ to jest park, to każdy może przysiąść, stłuc jajko na krawędzi tej rzeźby i zjeść jajko na twardo, co by mi nie przeszkadzało. Chciałem, żeby to była ta rzeźba, że była kawałkiem życia. I ona nie stoi w miejskim krajobrazie Elbląga, bo takie było moje pragnienie, żeby wyjść z miasta. I tak się to udało. To nie są rzeczy chronologicznie ustawione. Muszę się przyznać, że wiele z tych rzeczy, które tu są, to była taka zapętlona na ścianie na mojej wystawie, pokazywały się te rzeczy same i miały swój komentarz podpisany, ale to była taka projekcja nieustająca na mojej wystawie przed 2 laty, także skorzystałem trochę z tych materiałów. Ta praca powstała troszkę później, w 68 chyba, w 68 roku.
w Warszawie. Dziś przeniesiona na Woli stoi i tak wygląda. Taki byłem wtedy rzeźbiarz. Taki byłem metalowy rzeźbiarz, kiedy zostałem zaproszony, bo wygrałem konkurs w Norymberdze na takim sympozjum urbanum w 71 roku. I tam robiono moją pracę, którą ja zrobiłem sobie w pracowni z tektury. Ja dużo w tekturze pracowałem, jako że do metalu można było po prostu wziąć kawałek tektury, nożyczki i pracować. A potem to już zręczne ręce niemieckich, że tak powiem, fachowców dalej z tym postępowały. To stoi obecnie w Norymberdze na obrzeżach Starego Miasta i jest zadedykowane Dürerowi. Omarz Albrecht Dürer, bo to sympozjum było z okazji 500-lecia urodzin Albrechta Dürera w Norymberdze. Udało mi się wtedy bardzo, bo dostałem właśnie tę możliwość uczestniczenia dzięki konkursowi, w którym startowałem. A w ogóle miałem bardzo zawsze zamiłowanie do dużych formatów. To jest, pokazuje takie techniczne prace związane z moim działaniem. Tym razem w Mariborze, w Słowenii. W sympozjum Forma Viva, w którym uczestniczyłem. Robiłem formę, którą zaraz pokażę, ale tylko tutaj migawka, jak powstaje taka rzecz. Często no, te metody są czysto przemysłowe, ale powstaje to w pracowni i trzeba czasem zrobić to z drewienka, a czasem z tektury, a czasem z gliny i to wszystko potem tak się znajduje w krajobrazie. Nazwałem to okno, pod którym można wejść, po tych leżących jego częściach. To z betonu jest, kilkanaście ton to waży. I taka krajobrazowa forma nazwana oknem. Zawsze mnie kusiło praca w krajobrazie. To mnie tu pociągało najbardziej. Więc tak sobie wszedłem w ten pejzaż. I to stoi tam. To jest nad rzeką Drawą. To jest graniczna rzeka między Słowenią a Austrią. To jest starsza moja praca. Miałem szczęście już jako zupełnie młody człowiek pojechać do Austrii na sympozjum rzeźbiarskie i kułem, już nie w metalu, tylko wcześniej kułem w kamieniu. No bo jak tam kuli, no to ja też kułem. Nigdy nie byłem kamieniarzem, ale zabrałem się do tego i kułem. I wykułem taką rzeźbę, która tam stoi w okolicach Wiednia, koło Baden. Nazywa się Przydrożna. Taki kamień, konglomerat. Bardzo trudny w obróbce, ale bardzo wdzięczny jednak, bo taki pełen wyrazu, jeśli chodzi o powierzchnię. Kolejna moja praca, którą zrobiłem w granicie, też niechronologicznie to pokazuje. To był rok 1981 chyba, czy drugi. Udało mi się wylądować bezpośrednio z Berlina, gdzie pracowałem wtedy, zachodniego, w Japonii, bo też zostałem zaproszony, mając w pamięci różne moje japońskie kontakty jeszcze i przyjaźnie zawiązane w Austrii. To tak się wiązało wszystko. Był u nas stan wojenny, trudna sytuacja. Wiedzieli, że trzeba pomóc rzeźbiarzowi, zaprosili go do Tokio. Pojechałem, zrobiłem. Bardzo to była ciekawa dla mnie chwila, pomijając podróż do Japonii, ale była ciekawa ze względu na to, że jak to przyjechałem, to otrzymałem taką wielką bryłę granitu. Taki wielki blok regularny, granitowy. I pytają, no i co ty, Maciek, teraz z tym zrobisz? A ja powiedziałem, dajcie mi odpowiednie narzędzia, to ja z tego zrobię dwa kamienie. Patrzyli, nie dowierzając, że ja to zrobię, a to w ciągu jednego dnia ja podzieliłem na dwie części ten wielki granit. I z tego granitu zrobiłem taką swoją pracę, która była jakby pewnym jakby konsekwencją i następstwem moich
prac, które nazywałem rysunkami. Zrobiłem rysunek w kamieniu, trochę uprzestrzeniony. On tam sobie dzisiaj stoi w Japonii, ten mój kawał kamienia. I co było dla mnie bardzo zabawne i satysfakcjonujące, w tym sympozjum brali udział wyłącznie Japończycy. Było nas chyba z 8 sztuk, 8 ludzi, chłopaków. I ich rzeźby były takie, powiedziałbym, bardzo europejskie. Oni tak starali się bardzo jak w Europie. I powiedzieli mi na koniec, zrobiłeś rzeźbę najbardziej japońską. Ja się wcale nie starałem. Ja taki po prostu się stałem. Może pod ich wpływem, kiedy ich poznałem jeszcze w Europie. Ta forma tam stoi. A to się działo bezpośrednio po tym, jak w trudnym czasie stanu wojennego, pracując w Poznaniu na uczelni, zostałem ściągnięty do Berlina, bo przyjaciele rzeźbiarze chcieli mi pomóc, żebym mógł wyjechać. To wyjechałem. Umożliwili mi pracę, znaleźli jakieś takie zamówienie i w zespole rzeźbiarzy robiliśmy tam coś. Ja zrobiłem taką ławę w Berlinie. Pamiętam, że Bożena Kowalska bardzo była skrzywiona, jak to zobaczyła, powiedziała, nie lubię postmodernizmu. Ja chyba też może nie lubię, ale ja sobie trochę zażartowałem robiąc to. Nawiązałem do tych przekrojów antycznych detali architektonicznych i poszedłem w taką formę trochę zabawną, ludyczną. To już bardziej poważnie potraktowałem. Na kamieniarskim takim plenerze w Chocianowie, na Dolnym Śląsku, koło kamieniołomu Borowskiego, zrobiłem rzeźbę składającą się z takich trzech form, nakładających się na siebie. Wydawało mi się, że można kamieniem tak wystrzelić, że tak powiem, oderwać go od ziemi, wystrzelić w górę. I to był sierpień 1981 roku i dramatyczne wydarzenia na wybrzeżu przerwały nasze działanie tam. Moja rzeźba została w ostatniej chwili postawiona i nazwałem ją Sierpień. I tak się do dziś powinno nazywać. Bo to jest sierpień, wyraz sierpień. Zmagania takie, których ja nie podejrzewałem, że potem takie skojarzenia to może wywołać w postaci tego, że mogłem ją tak nazwać. Ale to jest dla mnie taki kawałek sierpnia. A tutaj zupełnie niechronologicznie. Mnie zawsze interesowało działanie w przestrzeni, w szerokiej przestrzeni. I kiedy jeszcze byłem zupełnie młody po studiach, przeczytałem gdzieś, że jest pomnik, że jest konkurs na upamiętnienie Moliera gdzieś w południowej Francji. Ja wziąłem udział w tym konkursie i zrobiłem taką zupełnie architektoniczną pracę, która pojechała, wróciła, nic nie dostała. Tam stoi portrecik, jakaś figurka w tym miejscu Moliera na cokole, a moja praca wróciła do Polski i sobie jest i bardzo ją lubię, bo wydaje mi się, że tu jest kawałek tego, co zawsze robię. Ale tak zaczynałem. Takie miałem potrzeby, trochę jak architekt. Ale jednak ja nie robię takich granic, takich rozróżnień między rzeźbą i architekturą. I wydawało mi się, że tutaj po schodkach, jak aktor wejdzie i powie parę słów Moliera, no to będzie upamiętniony Molier w ten sposób. Pomnik nieudany, w sensie nie zrealizowany w Radomiu. Maradomskiego czerwca. Taka kurtyna wyrzucona w niebo, na której po odwrotnej stronie, tu nie mogę tego pokazać, ale tam są daty wszystkich tych zrywów wolnościowych po wojnie, a to jest ten rok 1976. I to nie zostało zrealizowane. Bardzo była przeciwna temu Solidarność. Uważali, że to musi być robotnik wyrzeźbiony na wózku akumulatorowym, najlepiej jakby jechał przez miasto, albo był taki odlany z brązu. A to jest za bardzo korowskie, jak mówili, a my koru nie lubimy.
a ja bardzo lubiłem KOR. I tak żeśmy się sprzeczali. Nigdy nie zostało to zrealizowane, ale jest to w kolekcji Muzeum w Radomiu i bardzo obszerna, gruba dokumentacja ze 2 kilo, a może ze 3 kilo papierów, które na ten temat zostały w Radomiu napisane. Różne i paszkwile, i sympatyczne opinie, mówiące o tym, że to trzeba zrobić, albo broń Boże tego nie robić. I taka dokumentacja jest w muzeum, w Bibliotece Miejskiej w Radomiu. Ja bardzo żałuję, że nie mogłem tego pomnika zrobić, a to jest wizualizacja tylko zrobiona. To jest kolejny pomnik niezrealizowany, bo ja jestem, że tak powiem, twórcą niezrealizowanych pomników. Powstania Warszawskiego w Warszawie, który miał na Placu Krasińskich stanąć, no nie stanął. Tak to wyglądać miał. Kolejny pomnik, który nawet wygrałem. Dostałem pierwszą nagrodę. W Poznaniu był konkurs na upamiętnienie papieża, ale z takim zastrzeżeniem, że to nie ma być figura, to nie ma być postać. No to z radością do tego ruszyłem. Nie dlatego, żebym figury nie potrafił zrobić, bo też robiłem w życiu, bo musiałem, czy chciałem, czy lubiłem, ale tym razem to mnie ucieszyło. Nareszcie nie figura. W związku z tym zrobiłem taką formę, która dosyć monumentalna. Miało to stać w samym centrum Poznania, koło Biblioteki Raczyńskich i Muzeum Narodowego. Nagroda się, że tak powiem, otrzymało. Nie zrealizowało się tego. Jeszcze może wrócę, że tłumacząc, że to są takie 3 cząstki regularne, które stoją, ale ta trzecia, ta która stoi z tyłu, z tą belką poziomu, jakby belką pokazującą przęsło mostu, to jest Pontifex. Jan Paweł II Pontifex, czyli budowniczy mostów, które w przestrzeni tworzą krzyż. No nie stanie. Przyszedł do mnie do pracowni po jakichś 2 czy 3 miesiącach. Ksiądz jakiś zapukał, przysłany przez biskupa z kopertą pełną pieniędzy. Wręczył mi i szybko wyszedł. To była nagroda. Niewielka, ale jednak pieniądze dała rzeźba. A prezydent Poznania, który był bardzo, że tak powiem, zaangażowany w to, powiedział, że jeżeli ten pomnik nie stanie, to on wycofuje swoją zgodę na postawienie pomnika papieża w Poznaniu. Biskupi powiedzieli, to my wobec tego nie musimy mieć w Poznaniu papieża, tylko sobie postawimy sobie koło katedry taką mniejszą figurkę, a nie chcemy wcale. Nie wiem, dlaczego ja tak strasznie mam trudno. To było bardzo trudne. Próbowałem to zaproponować w Warszawie. Więc mała wizualizacja. Jak był konkurs. Oczywiście bez rezultatu. Stoi tam gdzieś krzyż kamienny. Taki patyczasty. Powiedziałbym, niezbyt satysfakcjonujący mnie. Kolejny konkurs przegrany oczywiście. Pomnik Powstania Warszawskiego. Takie kolumny, które są poznaczone na 63 części, czyli 63 dni powstania z ostatnią kolumną, która runęła. I taki szaniec kamienny wokół. To dosyć duże miało być, bo to są kolumny takie wielometrowe. I głazy takie naturalne. Jak kamienie rzucone na szaniec. Prosta myśl, która mnie nie opuszcza, jeśli chodzi o operowanie kamieniem. Tu jest przykład. Nie dałem rady, żeby się od tego wyzwolić. Był konkurs na upamiętnienie ofiar terroru komunistycznego w Warszawie. Udało mi się wygrać konkurs i zrealizować. I stoi na Służewiu ten pomnik. Krata. I te elementy kraty tutaj zostały wykonane w Orońsku, to muszę powiedzieć i pochwalić Orońsku. Pierwszy taki odlew zrobiony przeze mnie w Orońsku. Jeszcze wtedy
jeszcze tak bardzo nie odlewali, ale żeśmy to odlali. Te kamienie są ogromne. Ta kompozycja ma taki charakter bardzo krajobrazowy. Te kamienie są ogromne, tego nie widać, ale to są kamienie rzędu 40 ton. W różnych miejscach je znajdowałem, zwoziłem, odwzorowywałem ich kształty w gipsie, układałem na makiecie i tak przenosiłem potem te myśli na to miejsce, które zostało też ukształtowane dokładnie według mojej, że tak powiem, wizji. I to żyje. I to jest wielka dla mnie przyjemność, satysfakcja, że to się udało nareszcie coś zrealizować, bo ciągle tylko projekty, które wszyscy odrzucają tak chętnie. A to się udało zrobić i to żyje. To chciałem Państwu pokazać, jak bardzo te zniże pokazują życie tego miejsca. To jest taki kamień z taką wielką inskrypcją, który tutaj nie widzę, ta inskrypcja jest niewidoczna. Krzyż około 8 metrów z takim czymś, co stanowi jakby symbol przestrzeliny. Jako, że byli zabijani strzałem w tył głowy. Tak jak zawsze. W więzieniu przeważnie na Rakowieckiej, a w innych miastach również. Tam leży strasznie dużo ludzi, które leżą na tych łąkach, dzisiaj zabudowanych osiedlem, a leżą tam kości ludzkie. I taki kamień inskrypcyjny, który tam też właśnie leży. Przechodniu pochyl głowę, wstrzymaj krok na chwilę. Tu każda grudka ziemi krwią męczeńską broczu. To jest Służewiec, nasze Termopile. Tu leżą ci, co chcieli bój do końca toczyć. Jak zrobiłem konkurs na pomnik Powstania Warszawskiego, właśnie z użyciem kamieni i nic z tego nie wyszło, bo zastrzeżenie jury miało takie, że pomnik interesujący, miałem taki opis, tylko nie ma w nim rzeźby. No to sobie pomyślałem, a ja myślałem, że ja właśnie rzeźbę zrobiłem. Więc to wtedy zgłosił się do mnie pewien pan z Sandomierza. Taki obywatel sandomierski, bardzo zasłużony i mówi, oglądam to pana projekt w Muzeum Narodowym na wystawie, a my mamy tyle kamieni. Czy pan by nie chciał wpaść do nas, do Sandomierza i zobaczyć, jakie mamy kamienie, a mamy też taką potrzebę, żeby zrobić pomnik upamiętniający ofiary wojny Polaków, Żydów, mieszkańców Sandomierza, wszystkich tych, którzy zginęli w czasie wojny, którzy męczeni byli na zamku obok w czasach, kiedy NKWD jeszcze tam działało. No i zrobiłem taką rzecz. Te kamienie są, tutaj tego nie widać, ale one są, tym się charakteryzują, że wszystkie mają ściętą powierzchnię i ta powierzchnia jest spolerowana na lustro. Także bruk się w nich przegląda. Ale Urząd Miejski, ludzie z urzędu przychodzili i pytali, dobrze, ale kiedy będą te napisy? Ja mówię, napisów nie będzie. No to po co pan to robi? Ja mówię, no bo to są takie kamienie milczące. No ale jak milczące mogą być? Ja mówię, no są już, nic nie będzie napisane, bo ja nie mogę napisać tego, co bym chciał, bo tego się nie da napisać. W związku z tym była zabawna przygoda, bo był wniosek, żeby pana Macieja Szenkowskiego odznaczyć nagrodą taką w postaci, żeby mu dać honorowe obywatelstwo Sandomierza. Ja to zrobiłem, oczywiście to wszystko było robione społecznie przy pomocy ludzi, którzy w tym uczestniczyli, zaangażowanych. To była niezwykle piękna i sympatyczna rzecz, praca z nimi. I jak się dowiedziały władze miejskie, że nie będzie żadnego napisu, to wycofały wniosek o przyznanie mi obywatelstwa honorowego Sandomierza i tym sposobem nie jestem obywatelem honorowym. Ale żeby Państwa bardziej jeszcze rozbawić, to muszę powiedzieć, ten pomnik lubię. Oto są te spolerowane głazy, tu troszkę widać. I te bruki, to są autentyczne bruki sandomierskie, ale tu jak widzicie Państwo z tyłu leży taki kamień, on waży parę ton.
Na nim wykonałem osobiście, własnoręcznie napis taki, jaki tam trzeba było zrobić, piękną antykwą. I chciałem, żeby ten kamień właśnie taki zamykał tą kompozycję na tej drodze, która go otacza. Która otacza tą centralną, jakby powiedziałbym, część. I któregoś dnia otwieram telewizor i widzę, uroczystość w Sandomierzu się odbywa. Bardzo, bo ten pomnik jest tam, jest lubiany i powiedziałbym nawet czczony. I nagle patrzę, a ten kamień, który leży u mnie z tyłu, został wyjęty i położony z przodu, żeby lepiej można było przeczytać. Ja nie interweniowałem, ale uhonorowali mnie, bo jeszcze przy okazji tam, na skraju, przy drodze, jest bardzo piękna tablica, na której napisane, że wykonane społecznie, wypisani są wszyscy ci, którzy tam bardzo przy nim pracowali, oraz rzeźbiarz, pan Maciej Szańkowski. Ale pana Macieja już nie spytali, czy byłby skłonny zgodzić się, żeby ten kamień z tyłu, który leży i zamyka tą kompozycję, położyć go z przodu. I on nawet dosyć ładnie go położyli, tylko że ja nie wiem, nie mam śmiałości im powiedzieć, co wy wyrabiacie. Przecież to było z tyłu miało być. To jest tylko napis. To jest tylko napis. A że parę ton waży i że zamyka kompozycję, to już nikogo nie interesuje. A to jest ten zamek sandomierski. Nie można było mówić o tym, co się działo w zamku sandomierskim. To samo, co na Rakowieckiej. Więc jak można było napisać na tych kamieniach to, co chcieli, żeby było napisane? Nie dało się. A to jest zdjęcie mojej pracowni, skromnej pracowni na Kanonii w Warszawie, gdzie ja wszystkie swoje prace wycinam nożyczkami z papieru i sklejam. A potem czasem wykonuję z drewna i zrobiłem taką serię prac, które nazwałem składaki. Bo się składają, bo są na zawiasach. Jak widzicie państwo, ta po lewej, która tutaj jest, to jest jakby bardzo podobna do tej, która tu w Orońsku stoi na trawniku. Pani Eulalia Domanowska prosiła, żebym coś postawił w Orońsku, żebym jakąś wizytówkę swoją zostawił. Może coś ze składaków, pomyślałem sobie, może by to. W związku z tym wróciłem do tego, zrobiłem to na nowo. Jest to z metalu, większe, inaczej troszkę, ale bardzo podobno. I pracowałem w Radomiu przy tej rzeźbie i obecnie ona tu stoi. Była w Budapeszcie, bo dzięki temu, że jest składalna, to się dało ją poskładać i zawieźć do Budapesztu, potem rozłożyć z powrotem, postawić w Orońsku, bo ja składam rzeźby swoje. A tamta oryginalna jest w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Tam gdzieś leży pewnie w piwnicy, przywalona jakimiś innymi ciężarami. Tak to kończy sztuka. To jest kolejny składak, który też na Kanonii, naprzeciw mojej pracowni. To była taka kilkudniowa wystawa. To stoi, leży obecnie poskładane pewnie w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Królikarni. Tam trafiły jakieś miejsca. To się obróciło, nie wiadomo dlaczego, ale kolejny składak. I ich seria. Korzystałem z tego, że mam pracownię. Że mam pracownię na tym placyku. Okna moje wychodzą na ten placyk. A że ruchu wtedy nie było wcale. To są lata 70. Samochody nie miały prawa wjazdu nigdy na Kanonie. To było bardzo kulturalne miasto. Bez murali, bez rzesz turystów, którzy skaczą na jednej nodze koło tego dzwonu. Bo to podobno szczęście przynosi. Nie można spokojnie pracować w pracowni bez hałas. Ale wtedy to było za dobrego socjalizmu się żyło i rzeźbiło. I tak się bawiłem. A że lubię fotografować, bo zawsze fotografowałem, no to jeszcze miałem przyjemność, żeby sobie fotografować. Ta zielona stoi w Orońsku. To znaczy leży złożona pewnie gdzieś w Orońsku w kolekcji. Zostałem zaproszony, już znany ze swoich składaków, do Bochum. To dyrektor Stanisławski chyba sprawił, że dyrektor Szpilman Muzeum w Bochum mnie zaprosił i tam uczestniczyłem w takim sympozjum rzeźbiarskim międzynarodowym i tam zrobiłem swój składak. To w zakładach Krupa
sfotografowałem, jak go robimy. A to on już stoi. Muszę kończyć. Panie profesorze, zmierzamy do końca, gdyż czas nas goni i kolejne punkty. Ja już lecę do końca. To już jest koniec zaraz. I to jest kolejny składak, który tam stoi. W Bochum. To jeszcze coś tego. A tutaj jeszcze małe wytłumaczenie, że jak mówię, że robię nożyczkami, nożykiem z papieru, no to często to się zamienia w takie prace. Często się zamienia w takie prace, ale to zawsze jest, są formy płaskie, które się uprzestrzenia. To jest poświęcone pamięci Kopernika, ponieważ na osiedlu Mikołaja Kopernika w Warszawie stoi, przepraszam, obrócone. Jeszcze jedna praca na temat moich, fotografia na temat moich przestrzennych, że tak powiem, zamiłowań. I jeszcze tak, i jeszcze tak, narysowana w przestrzeni. I jeszcze tak, narysowana w przestrzeni. Kiedy uczestniczyłem w takim sympozjum efemerycznym w Burgdorf, w kantonie Bernu, w Szwajcarii, i takie sobie zażyczyłem zrobić coś. Poświęcone pamięci moich japońskich różnych spraw i to jest zadedykowane figurze, słynnej figurze Buddy z Kamakury, który stoi na placu, bo świątynia, która go krywa, nie istnieje, bo huragany i morze ją zniszczyły. I to jest coś, co jest znakiem miejsca. I jest to Toruńsko i jeszcze coś takiego, co jest węzełkiem. I ten węzełek zrobiłem we Wrocławiu. Fontanna pamięci poświęcona węzełkowi. I osobom, które z węzełkiem w świat ruszają, tak jak dziś. To nie wiem, dlaczego to jest obrócone, ale to nie szkodzi na razie, bo tak jakoś ma być. Widocznie to jest taka seria moich prac nazwanych Struny wiatru. Jeszcze jedna praca mówiąca o przestrzeni. Taki żagielek sznurkowy rzucający cień i wycięty otwór w miejscu, gdzie rzuca ten cień o 12 w południu. To są te moje struny wiatru, które licznie robiłem. Jeszcze jedne, tym razem z brązu w Konstancinie, zamówione przez zamożnego architekta przed jego willą. A to Państwo znacie. A to jest coś, co urodziłem w zeszłym roku w Toruniu w ramach rzeźby dla niepodległej. Przed Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. I to jest jeszcze coś, co chciałem pokazać na koniec. Jeszcze jeden przerżnięty całkowicie konkurs, który robiłem na pomnik Bitwy Warszawskiej. Miał tam leżeć pod tą bramą miał leżeć destrukt w postaci formy, powiedziałbym w cudzysłowie, przestrzennej, brązowej, destrukt zdestruowanego sierpa i młota, którego został tylko taki destrukt. No oczywiście został tylko taki ślad. Jeżeli Państwo pozwolicie, to bardzo szybko jeszcze, ale to już będzie bardzo króciutko. Chcę, bo to będzie to jest ten węzełek, tym razem na wyspie Naxos, w Grecji poświęcony uchodźcom. To jest przypomnienie tego wrocławskiego fontanna pamięci, zrealizowane w Borońsku. Tutaj nad tym pracowałem. Klucze rzucone do fontanny i napis Pantalei, czyli wszystko płynie. I to bardzo uchodźcy najrozmaitsi, którzy zasiedlali Wrocław i zasiedlają, bardzo to lubili. Lubili, mówię, liczbę również w czasie przeszłym, zaraz się wytłumaczę dlaczego. Klucze zatopione w tej fontannie, które już nie pasują do żadnych drzwi, przywieźli ze sobą, może co było. We
Pędzelek, jeszcze jeden na podstawie mojej. Tutaj przepraszam, odwrócone, nie wiadomo czemu, ale to sprawy węzełkowe. Sprawy węzełkowe, ciągle te węzełkowe sprawy robię. I jeszcze dalej robię, bo teraz wyrwałem jakąś na śmietniku wstrzęp paczki z Ukrainy i pomyślałem, że dobrze, to trzeba poświęcić i przeznaczyć tym biedakom, którzy tak do nas przyjeżdżają. To zadedykowanie Jerzemu Rudzińskiemu, to tak mówię, bo wczoraj o Jerzy Rudzińskim była mowa, a Jurek Rudziński, który był moim przyjacielem, zauważył ważną rzecz, że to jest, że ja jednak jestem artystą geometrycznym, bo węzełek pochodzi z kwadratu i miał rację. I to jest kawałek ściany mojej pracy. I to jest puenta, którą chciałem Państwu pokazać i już kończę, to naprawdę kończę. To jest coś, co znalazłem w internecie. Zdjęcie mojego węzełka dzisiaj. Architekt, który budował ten, pan Tadeusz Sanoborysławski, który budował ten gmach i który ze mną razem robił tą fontannę, którą zaprojektowałem i który to wszystko, jak odpowiedzialny był za tą budowę i za którą otrzymaliśmy nagrodę prezydenta Wrocławia za najlepszy budynek Wrocławia i najlepszą tą plastykę, która temu towarzyszy. Właśnie zostało to wszystko rozłożone, budynek został. Moja fontanna, widzę, że jest ocalona. On do mnie zadzwonił, pan stary Borysławski, że to już coś się dzieje niedobrego z naszym dziełem. Plan został sprzedany, budynek zburzony, fontanny nie ma, węzełek leży i pisze. Galeria Naczyńskich we Wrocławiu powoli zamienia się w kupę gruzu. Nie pozostało mi nic innego, jak dorzucić do tej sterty odpadów garść szkła z Puchału Grand Prix za najpiękniejszy budynek Wrocławia z lat 2003-2005. Tak skomentował rozbiórkę galerii główny projektant i rzucił w gruzy przyznano 19 lat temu nagrodę. Tak się kończy sztuka. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. I ja obiecuję, że kilka wątków wróci podczas dyskusji, bo mamy przewidziany czas na dyskusję i nie pozwolimy artyście skrywać się za jego dziełami, ale też pociągniemy za język. I myślę, że takie wątki jak wolność artystyczna w wielkiej skali, gdzie trzeba tony przerzucać, gdzie trzeba, no to jest inna wolność niż wolność malarza, wolność poety, tak? Gdzie zostaje sam rzeźbiarz w kontekście tych ciężkich realizacji, ma inną wolność. Jak została potraktowana wolność artystyczna w Sandomierzu, jak autonomia twórcza, też to wrócimy do tego tematu. No, o oczekiwaniach społecznych mówiliśmy, a tu w kontekście tego Radomia i wózka elektrycznego jadącego z robotnikami, ja o tym słyszałem, to też warto wrócić do tego kontekstu i powiedzieć, no właśnie jak się zderzają oczekiwania społeczne z wysoką formą artystyczną. I oczywiście przegrane konkursy, to też wczoraj już mówiliśmy, że większość ludzi konkursów przegrywa. Ja tylko powtórzę może radę, którą czasami studentom udzielam, że warto wziąć udział w takim konkursie, w którym zostanie coś w portfolio. Bo to jest też taka nagroda, którą się można później posługiwać tym portfolio. To jest przykład tego. Proszę Państwa, teraz zrobimy bardzo krótką przerwę, bo trochę przeciągnęła się prezentacja. A teraz będzie po przerwie wypowie się Agata Agatowska. Rozumiem, że tylko zmiana techniczna. 3 minuty, gdyby ktoś chciał się oddalić i wrócić, to 3 minuty dosłownie i zaczynam. Zapraszamy teraz na wykład Agaty Agatowskiej, która jest artystką rzeźbiarką. Również wykładowczynią rzeźby na stanowisku adiunkta na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest autorką licznych rzeźb, również znajdujących się na terenie Parku Rzeźby Polskiej w Orońsku. Natomiast dzisiaj pokaże nam cykl rzeźb umiejscowionych w Oświęcimiu i to będzie dzisiaj kluczowe z naszego punktu widzenia. Zapraszam.
Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym tutaj spotkaniu. Najpierw chciałabym bardzo podziękować Panu Dyrektorowi za zaproszenie do kongresu i cieszę się bardzo, że będę mogła dzisiaj opowiedzieć o Oświęcimiu i o wystawie, którą zrealizowałam w 2016 roku. Oświęcim jest oczywiście specyficznym miastem, specyficzną przestrzenią. Jest obarczony historią II wojny światowej i historią obozu Auschwitz. Także realizacja prac w przestrzeni publicznej, prezentacja dzieł sztuki, nowoczesnych dzieł sztuki w tym mieście jest rzeczą wyjątkowo trudną. W 2016 roku zrealizowałam wystawę, która objęła swoim zasięgiem wszystkie najważniejsze instytucje miasta Oświęcim. Warto wspomnieć, że w Oświęcim nie ma jakiejś specjalnej galerii dedykowanej sztuce współczesnej. Jest jedna galeria w Oświęcimskim Centrum Kultury, która prezentuje szeroką twórczość, zarówno profesjonalną, jak i amatorską. Dlatego pojawił się pomysł, żeby rzeźby zaprezentować wszędzie. A propos tematu dzisiejszego spotkania, tematu kongresu. I tak, rzeźby pojawiły się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży, Oświęcimskim Centrum Kultury na Rynku Starego Miasta. To było takie główne wydarzenie całej ekspozycji, całej wystawy. Pojawiły się również w Muzeum Żydowskim w Oświęcimiu, Miejskiej Bibliotece Publicznej i Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Warto wspomnieć, że Oświęcim ma 800-letnią historię, natomiast oczywiście kojarzony jest z tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej i to naznaczyło miasto swoim piętnem. Dlatego postanowiłam zrealizować coś, co będzie jakby przeciwwagą dla tej historii. Dlatego stąd ten tytuł Rzeźby z przeszłości, czyli jakby w całej tej wystawie pojawiła się idea stworzenia prezentacji dzieł, które będą swoją formą nawiązywać do przeszłości, będą rzeźbą nowoczesną, będą wprowadzać też jakieś wątki optymistyczne do miasta i będą po prostu dostępne dla ludzi. Bez tych ciągłych nawiązań do historii, bez upamiętniania. Oczywiście istnieje ścieżka w rzeźbie konieczna, prawda? Czyli tworzenie pomników, upamiętnianie osób ważnych, wydarzeń ważnych, ale powinna istnieć również ta druga ścieżka, czyli prezentacja dzieł współczesnych, które po prostu będą reprezentacją artystów, ich twórczości i będą tworzyć tą historię dzisiejszą. I tak przejdę do najważniejszej właściwie historii, czyli prezentacji rzeźby na rynku w Oświęcimiu. Długo toczyły się debaty na temat możliwości usytuowania czegokolwiek w tym miejscu. Rynek przez długie lata, ja to pokażę jakby w ciągu dalszym prezentacji, rynek był przez długie lata zabudowany wielkim sklepem o nazwie Tęcza i jakby nie było żadnej możliwości ingerencji w tą przestrzeń. Ona była po prostu zdominowana sklepem. Natomiast w 2009 roku udało się tą tęczę, ten sklep wyburzyć, uporządkować teren rynku i pojawiła się możliwość zaprezentowania pracy w tym miejscu, ponieważ jest to przestrzeń pusta, można powiedzieć. Wybór padł na, ja zaczynam właściwie od końca, bo to był taki punkt kulminacyjny całej wystawy. W tym miejscu właśnie pojawiła się jedna z moich prac. To nie jest jakiś specjalny, praca zrealizowana specjalnie do rynku. To był wybór jednej z prac po prostu z rzeźb, które ja realizuję jako moją drogę artystyczną. Pojawiła się w kolorze czerwonym. Myślę, że to wzbudzało duże kontrowersje, przede wszystkim kolor. Natomiast jakby upozycjonowanie tej rzeźby z boku rynku, nie w centrum,
oraz jej skala, ponieważ ta rzeźba jest niedużą formą, jest wielkości około 1,20 m, żeby mogła być widoczna w ogóle na tej dużej przestrzeni, musiała w jakiś sposób działać. No i wybór padł na kolor czerwony. Dodatkowo praca ta na swoim, tutaj na koszulce, ma taki płaskorzeźbę tęczy. Właśnie to był taki delikatny akcent nawiązujący do tego, co na rynku miało miejsce. Jeśli chodzi o pozę tej rzeźby, to muszę na ten temat też troszeczkę opowiedzieć. Stoi ona w takim dosyć swobodnej pozie. Ręce przejmują funkcję czy charakter ubioru i są po prostu takim węzłem, powiedzmy, czy czymś takim miękkim związanym. Rzeźba stoi z boku i przygląda się życiu mieszkańców. Taka była idea. Usytuowana jest też na niskim postumencie, co jest istotne, dlatego że tutaj mówimy o dostępności rzeźby, o dostępności pomników. Ona była rzeczywiście dostępna dla mieszkańców. Zresztą często mieszkańcy fotografowali się z tą pracą. Odbywały się wycieczki szkolne do rzeźby. Rzeźba często była tematem też rysunków, zdjęć takich turystycznych. Często pojawiała się też w przewodnikach opisujących miasto Oświęcim. Także w jakiś sposób udało się doprowadzić do tego, że ona zaistniała w świadomości publicznej i stanowiła po prostu taką atrakcję, nie będąc ani upamiętnianiem, ani w żaden sposób pracą, która byłaby specjalnie dedykowana temu miejscu. Ona się pojawiła i zaistniała w kontekście miasta. I przetrwała na rynku 3 lata. Planowana prezentacja była na 3 miesiące, natomiast w jakiś sposób miała swoich zwolenników i przeciwników ta rzeźba. Przetrwała 3 lata, później zapadła decyzja jednak o zdjęciu wszystkich czasowych prezentacji z rynku, uporządkowania rynku. W tej chwili jest to przestrzeń pusta, bez dzieł sztuki. Ale kontynuując, jeszcze wrócę do tego tematu, do tematu rzeźby na rynku, natomiast zaprezentuję też, to jest przy okazji taka ciekawostka, że rzeźby, które pojawiły się w tych różnych instytucjach kultury miasta Oświęcim, one stanowiły też rodzaj takiego przewodnika po mieście, ponieważ idąc szlakiem rzeźb można było jednocześnie poznać miasto. I tutaj mamy synagogę, tak, to jest synagoga, obecnie Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu. Jedna z rzeźb stanęła na patio tego muzeum, pomiędzy Muzeum Żydowskim a Café Bergson. Tutaj mamy przykład dziewczynki wykonanej w aluminium. To jest aluminium polerowane. Dziewczynka, może tak króciutko, ona się roztapia w kałuże, z której... którą piesek spija, natomiast lód, który trzyma w ręce, pozostaje niezmieniony. Taka troszeczkę poetycka opowieść. Bardzo ładnie komponowała się właśnie tą polerowaną powierzchnią z zielonym tłem pnączy, które pojawiają się właśnie w Muzeum Żydowskim. Rzeźba była tam prezentowana też troszeczkę dłużej niż cała wystawa, natomiast również nie zapadła decyzja o zatrzymaniu jej w tym miejscu. Ostatecznie rzeźba znalazła przystań przy Muzeum Manga w Krakowie. Tam można ją w tej chwili oglądać. Tutaj mamy Muzeum Zamek w Oświęcimiu. I w Muzeum Zamkowym prezentowana była właściwie tak częściowo w podziemiach jedna z rzeźb, usytuowana na takim futurystycznym, kosmicznym troszkę postumencie. Rzeźba wykonana jest w mastiku, to jest rodzaj żywicy epoksydowej w takim zielonkawym kolorze. Kolor oczywiście transformował dosyć taką klasyczne przedstawienie w połączeniu z tym srebrnym postumentem. Całość nabrała takiego właśnie nowoczesnego, futurystycznego charakteru.
I w kontraście z tymi murami właśnie, starymi murami XIII-wiecznej wieży, myślę, że dosyć ciekawie się komponowała. Ogląd tej rzeźby był z góry, to też jest taka ciekawostka. Później na każdym z pięter, bo to, te akurat rzeźby prezentowane są właśnie prezentowane były w XIII-wiecznej wieży i na każdym z pięter tej wieży, po której można się wspinać aż na poddasze, prezentowana była jedna praca. Tutaj praca pod tytułem Catwalk to a Dream 4 to jest praca z cyklu rzeźb, które inspirowane są pokazami mody, elementy właśnie ubiorów komponowane są w rzeźby, forma mocno zredukowana, zredukowany jest też gest czy emocjonalność tych figur, ona się wyraża często w symbolach zawartych właśnie w kostiumie. Tu kolejna realizacja z tego cyklu. I tutaj w samym szczycie wieży zamkowej pojawiła się praca pod tytułem Przeprowadzka na Marsa 2. Jest to praca, która integruje maszynę, czyli rakietę, jakby z formą ludzkiej figury, czyli skrzydła rakiety są jednocześnie rękami człowieka. Nogi stanowią, to jest również ogień startowy, natomiast w tych wystających wypustkach to są jakby telewizory, w których wyświetlają się chmury, więc jest to taka figuratywna opowieść o podróży kosmicznej, tak bym to nazwała. No i oczywiście decyzja o tym, żeby stanęła na samej górze wieży zamkowej też była świadoma, ponieważ chodzi tutaj o lot w kosmos, podróż kosmiczną. Przechodzimy do kolejnego miejsca, tak przy okazji Państwo też poznacie troszeczkę Oświęcim, nie będąc być może w samym mieście, możecie zobaczyć, co tam w Oświęcimiu mamy. Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu jest nowoczesnym budynkiem. Miała taką łączyć troszeczkę funkcję, my jesteśmy przyzwyczajeni już teraz do chodzenia po różnego typu galeriach, niekoniecznie sztuki i tutaj jest takie właśnie połączenie wielu pięter tej estetyki galerii, może w jakimś sensie może handlowej, z korzystaniem, z możliwością korzystania ze zbiorów bibliotecznych i przy okazji pojawia się możliwość kontaktu ze sztuką. W ramach właśnie tej wystawy rzeźby z przeszłości stanęły w Bibliotece Miejskiej w Oświęcimiu 4 rzeźby, wykonane z betonu. Jakby decyzja prezentacji akurat tych prac w tym miejscu była również świadoma, ponieważ wnętrze, architektura tej przestrzeni oparta jest na wykorzystaniu takich materiałów jak beton architektoniczny, szkło, stal szlachetna i te rzeźby bardzo mocno wkomponowały się też w materialność architektury, w której stanęły. Tutaj akurat na widoku, na wejściu witają ludzi przechodzących wypożyczyć książki czy spędzić czas w bibliotece, ponieważ tam odbywają się również warsztaty dla dzieci i różne ciekawe zajęcia. Od razu wspomnę, że te akurat rzeźby udało się bibliotece zakupić w ramach programu Centrum Rzeźby Polskiej Rzeźba w Przestrzeni Publicznej, rzeźba w Przestrzeni Publicznej dla Niepodległej, więc te prace już zostaną na stałe w bibliotece. I co istotne, chciałam tutaj podkreślić, że sam ten program, to mówiliśmy też wczoraj już na ten temat, że on pozwala na dokonywanie zakupów dzieł sztuki bez takich zbędnych dyskusji, na co idą pieniądze publiczne. Jakby tutaj nawet w momencie, kiedy rzeźby zostały zakupione i biblioteka ogłosiła tę informację, że prace już zostaną na stałe w tym miejscu, też pojawiły się komentarze właśnie, na co idą pieniądze. I w momencie, kiedy już jakby te źródła finansowania zostały ujawnione, to i te dyskusje ucichły. Więc o tyle, to chciałam powiedzieć, że to jest bardzo ważne również. To są te prace.
Na piętrze biblioteki znajdują się jeszcze dwie, które w tej chwili są, można powiedzieć, w depozycie. To są też takie wcześniejsze prace, które wcześniej nie były prezentowane dopiero właśnie w Bibliotece Miejskiej w Oświęcimiu docelowo, ponieważ są z betonu i trudne w transporcie. Tutaj prace, które zostały zaprezentowane w Oświęcimskim Centrum Kultury na korytarzu. Także rzeczywiście ludzie, którzy przychodzili do tego miejsca, napotykali właśnie te rzeźby. I tu też w tle mamy grupę Catwalk to a Dream, czyli taką kroczącą armię, nowoczesną figurację inspirowaną pokazami mody. Z przodu przeprowadzka na Marsa, też integrująca właśnie postać ludzką z maszyną, co chyba w dzisiejszych czasach jest też takim istotnym tematem dyskusji, na ile maszyna wkracza w ludzkie życie i dominuje to życie, powiedzmy. Z tyłu kąpiel w pianie, która w obecnym momencie znajduje się tutaj na terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu pełni funkcję współpracy polsko-niemieckiej. Bardzo często młodzież z Niemiec przyjeżdża do Oświęcimia poznawać historię miasta, historię II wojny światowej. Tam się odbywają warsztaty dotyczące historii Auschwitz. I w tym właśnie miejscu również pojawiły się moje prace, tak jak mówię, w zastanych przestrzeniach. To nie są przestrzenie stricte dedykowane sztuce, natomiast zostały w jakiś sposób przeze mnie zaaranżowane i udało się zaprezentować również tutaj nowoczesne rzeźby. I teraz wracamy jeszcze do rynku głównego w Oświęcimiu. Dlatego tu chciałam powiedzieć dwa słowa, ponieważ oczywiście istnieje historia II wojny światowej, która przede wszystkim blokuje jakieś, uważam, inicjatywy artystyczne czy bardziej spektakularne w Oświęcimiu, ponieważ zawsze cokolwiek udawało się czy chciało się zrealizować w Oświęcimiu, było szeroko komentowane również w świecie. Więc w jakiś sposób blokowało to decydentów do podejmowania decyzji o robieniu czegokolwiek. Takie są moje odczucia. Natomiast drugi aspekt tej historii miasta jest taki, że część mieszkańców, radnych opowiadała się za przywróceniem rynku w takim wyglądzie, jaki miał przed II wojną światową. I wtedy centralnie w tym miejscu stała figura świętego Jana Nepomucena, która w trakcie zawieruchy wojennej zaginęła. Także część osób chciała po prostu repliki, postawić replikę Nepomucena na rynku i myślę, że do tej pory są zwolennicy takiej koncepcji. A tutaj mamy bunkier, poniemiecki bunkier z czasów II wojny światowej. On jakby stał się przyczyną powstania w tym miejscu sklepu Tęcza, który to sklep od lat 60. zajmował całą płytę rynku i miał dużo przeciwników, ponieważ nie była to atrakcyjna forma. Więc przez długi czas dążono do tego, żeby jednak ten budynek zburzyć i stworzyć centralne miejsce spotkań, gdzie mogłyby mieć miejsce kawiarenki, otworzyć po prostu dla mieszkańców w taki sposób bardziej rekreacyjny, przy okazji zamykając ruch samochodowy, bo tu widzimy, że to była dominanta wówczas. Tego sklepu Tęcza nie można było usunąć również ze względu na to, że posiadał kilku właścicieli. Udało się to na pewnym etapie. Tak jak mówiłam, w 2009 roku można było już sklep usunąć, ale także bunkier, ponieważ jakby wcześniej nie było technologii, żeby bunkier wyburzyć. Mogło to nastąpić poprzez również uszkodzenie kamienic, które znajdowały się dookoła rynku. Natomiast już w 2009 były możliwości techniczne, żeby ten rynek uporządkować.
No i dochodzimy do tego obrazka takiego z 2016 roku, czyli jak wyglądał rynek wtedy. Rzeźba była taką w sumie dosyć dyskretną ingerencją w to miejsce, natomiast poprzez swój kolor wzbudziła liczne dyskusje i kontrowersje. Było bardzo dużo debat, czy powinna tam stać, czy nie. Część osób nie zdawała sobie sprawy, że jest to jednak odlew w brązie, czyli że jest to szlachetne wykonanie pracy trwałe. I co? Po 3 latach, w międzyczasie jeszcze trwały takie spotkania dotyczące troszeczkę uświadamiania mieszkańców, dlaczego ta rzeźba tam stoi, jaką ma spełniać funkcję. Część zwolenników walczyła o to, żeby rzeźba została, natomiast tak jak powiedziałam, decyzją prezydenta miasta no, rzeźba została usunięta. Także tak skończyły się jej losy. Myślę jednak, że całe to działanie było też takim testem, co jest możliwe na ten moment w Oświęcimiu, prawda? Bo jakby opory były ogromne, żeby coś w Oświęcimiu robić. W momencie, kiedy powstała na przykład dyskoteka w mieście, potrzebna dla młodzieży, po kilku latach okazało się, że jednak tam ginęli więźniowie i dla uszanowania miejsca nie powinno takie miejsce, taka dyskoteka mieć miejsca w Oświęcimiu, została zamknięta, zburzona. Także na to chcę położyć nacisk, że jest jednak trudno cokolwiek zrobić w mieście. A propos rzeźb, były planowane również takie działania jak Kopiec Pamięci Józefa Szajny. Józef Szajna zaproponował stworzenie właśnie Kopca Pamięci, na szczycie którego miała stanąć jedna z jego rzeźb, przejście. Rzeźba nawet była zrealizowana. Natomiast no, jakby cały ten projekt upadł, także nic z tego nie wyszło. Później były projekty Mostu Duchów. Również nie doszło do realizacji, także chyba takim największym sukcesem było postawienie takiej małej rzeźby na rynku, pierwszej rzeźby od czasów II wojny światowej, która stanęła w tym miejscu czasowo, jak się okazało, mimo starań, żeby jednak otwierała jakby te możliwości na sytuowania rzeźby w przestrzeni publicznej Oświęcimia na stałe. Moją ideą w ogóle było to, żeby odczarować miejsce, żeby odmienić oblicze Oświęcimia, odciągnąć troszkę uwagę od obozu, ponieważ turyści zwiedzający miasto Oświęcim przyjeżdżają do miasta głównie, właściwie do miasta nie przyjeżdżają, omijają miasto, jadą prosto do obozu, zwiedzają obóz i wracają do Krakowa. Polityka miasta od wielu lat opiera się na tym właśnie, żeby prezentować się jako miasto otwarte, jako miasto, które jest miastem pokoju, odbywają się różne tego typu imprezy, miasto nowoczesne, prężnie rozwijające się. Więc jakby cała ta wystawa wpisywała się też w tą politykę miasta. Natomiast nie udało się do końca doprowadzić tego, co no myślę, mogłoby przyciągnąć faktycznie zwiedzających do Oświęcimia. I teraz króciutko chciałam jeszcze już tak na koniec właściwie zaprezentować, jak wyglądają rzeźby w innej przestrzeni. To, co nie przyjęło się na stałe w Oświęcimiu, jest prezentowane w innych miejscach. W tej chwili tutaj mamy rzeźbę Dziewczynki z lodem w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Ona stoi obok rzeźby japońskiego artysty i wchodzi w taką dosyć ciekawą relację złota i srebra, figuracji i abstrakcji. W przyszłym roku jest planowana też moja większa wystawa w Muzeum Manga. Tutaj troszeczkę inna realizacja w przestrzeni publicznej, ale jakby z całej tej serii moich prac, bo tak jak mówię, ja nie realizuję specjalnie pod prac do jakiejś przestrzeni, czy pod zadany jakiś konkretny temat, czy problem.
tylko próbuję pozycjonować moje prace w przestrzeni publicznej tak, żeby one w jakiś sposób z tym otoczeniem grały. Tutaj zrealizowałam pracę z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W zeszłym roku stanęła ta praca. Stanęła w przestrzeni Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego. Pierwotnie planowana była ta rzeźba, miała stanąć na ulicy Podchorążych, czyli przy budynku głównym. Nie zostało to, ta idea nie została zaakceptowana i ostatecznie rzeźba znalazła miejsce przy Wydziale Sztuki, gdzie jakby się jej istnienie tłumaczy, tak? To jest też istotne. Przedstawia tytuł tej pracy to Athena de Futuro, czyli taka futurystyczna Athena, bogini mądrości na pewno i patronka rzeźbiarzy. Wybór materiału nie był przypadkowy, bo to troszeczkę nawiązuje do zbroi rycerskiej. Wiadomo, że Athena była tą boginią uzbrojoną. A te wszystkie elementy, ramiona i kształt, forma pracy nawiązuje do pokazów mody. Te wszystkie moje rzeźby, one sięgają właśnie do popkultury, do japońskiej mangi, do komiksu, do teatru, do mody. Ja przez długi czas współpracowałam z teatrem Velvet w Wiesbaden jako aktorka pantomimy, także ja nie jestem tylko rzeźbiarką, ale też mimem. I stąd jakby charakter tych rzeźb. Także tak prezentuje się Athena przed Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i to jest, już pozostanie na stałe w tym miejscu. A tutaj mamy już tak rzeczywiście, żeby zrobić koło z Oświęcimia do Orońska. Tutaj mamy prezentację trzech rzeźb. Możecie Państwo dzisiaj, zwiedzając ogród, natknąć się właśnie na rzeźbę w aluminium i te rzeźby wykonane w mastiku, polakierowane. Także tyle, jeśli chodzi o Oświęcim. Ja myślę, że jeszcze w czasie dyskusji będziemy mogli porozmawiać na temat tego, co ewentualnie Państwa zaintrygowało, jeśli chodzi o samo miasto. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za tą bardzo ciekawą opowieść współczesną, która jest jednocześnie pośrednim odniesieniem do warstwy historycznej i to warstwy historycznej o dużego kalibru. To samo powiem, wrócimy do kilku spraw i wątków podczas dyskusji. Chciałbym, no oczywiście, sami Państwo widzicie, na co jest narażony ze swoją wolnością artysta, na kontekst. O ten kontekst może być formalny i nieformalny. Wczoraj myślałem, że troszeczkę też mieliśmy o tym powiedzieć, o tych takich obciążeniach. Natomiast tu taki kontekst kulturowy, nie do pominięcia, no bo wyobraźmy sobie, żeby ta rzeźba, która dla mnie jest taką trochę zutą młodziakówną z Ferdy Durkę, stanęła w Goleniowie, no to nikt by nie miał, nie było, było to zupełnie inaczej. Natomiast w Oświęcimiu wszyscy po prostu znamy, oczywiście bardzo dobrze, że muzeum i dawny obóz oddziela się nazwą od miasta, natomiast wszyscy tak. Już mamy obciążenie, skojarzenie jednoznaczne z tym miejscem. Zgadza się, natomiast to jest właśnie ta praca, którą wykonuję cały czas Oświęcim, że chcę oddzielić jakby historię miasta od obozu. Oczywiście one się przenikają, te historie, tego się nie da tak całkowicie oddzielić, ale trzeba brać pod uwagę, że jednak Oświęcim jest miastem ludzi, którzy chcą zupełnie normalnie funkcjonować. I jeszcze co chciałam dodać, bo ja się urodziłam w Oświęcimiu, to też nie jest taki przypadek, że ja tam zrobiłam tą wystawę. I to, jakie potrzeby mieli ludzie, młodzież za moich czasów, a myślę, że to niewiele się zmieniło, no to jednak ta potrzeba jakiejś normalności. Wydaje mi się, że ten cały mój projekt wpisywał się w to właśnie, nie jakby nie upamiętnianie bez przerwy, nawiązywanie do przeszłości, tylko jakby sięgnięcie w to, co przed nami. To jest oczywiście zrozumiałe. To z jednej strony współczesne potrzeby i szanse młodości,
z drugiej strony pamięć po utraconej młodości wielu osób, które tam zginęły. I myślę, że to też warto wrócić do roli sztuki. Oczywiście być może do utopii, no ale warto czasami przez utopię przejść. Roli mediacji. Mediacji między bagażem kontekstu i szansą na przykład na rozwój miasta. Ale to do tego wrócimy. Bardzo dziękuję. I teraz ogłoszenie. 5 minut przerwy. Musimy przerwę skracać. I następny przygotowuje się Krzysztof Bednarski. Dobrze, proszę Państwa, w międzyczasie dołączyli do nas nowi goście i pozwólcie Państwo, że przywitam serdecznie pana Jarosława Denisiuka, długoletniego dyrektora Galerii L, a obecnie zastępcę dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzień dobry. I kolejną osobą, która do nas dołączyła, jest pan Mariusz Skwara. Serdecznie witamy. Partner i sponsor długoletni Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku. Tu mamy taką niespodziankę dla Państwa. Niespodziankę bezpośrednio związaną z Krzysztofem Bednarskim. Jak Państwo zauważyliście, w przestrzeni pojawiła się nowa rzeźba. Totem ze Słopska. Jest to chyba najświeższa rzeźba, która się teraz pojawiła w centrum. Przed wystąpieniem Krzysztofa chcielibyśmy Państwa zainteresować, jak doszło do powstania tej rzeźby. Rzeźba jest też właśnie dzięki uprzejmości firmy Granity Skwara. Także proszę, Krzysztof już do nas dołącza i proszę o tworzenie takiego krótkiego filmu. Potem głos oddam Kamili, która zapowie Krzysztofa Bednarskiego. Zachodzą na siebie ten jest. Bardzo lubię takie miejsca jak to. To jest plac z marmurami, granitami z całego świata. Tu. Lubię obcować z tymi kamieniami i zastanawiać się, co by z tego jeszcze można było zrobić. Dla artysty to rzeźbiarza to jest raj po prostu. Cała logistyka związana z rzeźbą w takiej skali, jeżeli tu mówimy o rzeźbie, która waży ponad 17 ton, wliczając te wielkie stalowe dyski, które też tu znalazłem, stały i czekały na unicestwienie. Zwróciły moją uwagę, ponieważ to już wchodzimy też w taką archeologię przemysłową, industrialną, że to już tych dysków wielkich, diamentowych się nie używa, to już technologia jest przestarzała. Połączenie jednego z drugim stworzyło po prostu coś tak wyjątkowego. Zresztą nazwałem to dlatego też totemem. Siła tej pracy polega na tym, że ja zachowałem surowość tego granitu i ten totem oznacza konkretnie to miejsce związane z pewną społecznością ludzi, którzy się poświęcili, wybrali takie życie, żeby z ojca na synów, to jest ważne, że to już zakłady rodzinne. Więc ten totem jest jakby im poświęcony.
szczególny blok, bo o bardzo szczególnych proporcjach. Wyjątkowo długi, na ponad 6 metrów. Ten blok postawiony w pionie, to po prostu już był samograjem. To była wielka kolumna, totem z kamienia. W tej rzeźbie się wszystko tłumaczy samo przez siebie. Ten dysk jest, piły jest przecięty na dwie części, które penetrują ten monolit. Tak skomponowane jest, że jedna od spodu wchodzi w ziemię i w kamień, a druga część tego dysku jest przesunięta w górę. Także tak naprawdę tworzą jakby taką dynamiczną linię, taką iluzję, że ten proces tylko został na chwilę zatrzymany, a jakby jest w tym zapis historii związanej z obróbką kamienia, ale coś więcej. Bardzo dziękuję. Tu jeszcze może taka ciekawostka. Ten wielki sprzęt, który tu Państwo widzieliście, wielka ciężarówka, wielki wózek widłowy, wielki dźwig i pracownicy firmy Granity Skwara, to są ten sam sprzęt i ta sama ekipa, która montowała wystawę Anisza Kapura. W związku z tym my tutaj działamy na różnych polach. A wracając do tematu, zaraz już oddam głos Kamili Krzysztofowi do tematu naszego dzisiejszego spotkania. No, żeby rzeźbiarz, żeby korzystać ze swojej wolności artystycznej, no musi też i spotkać się z takimi partnerami, jak firma Granity Skwara. Bardzo dziękuję. Witamy pana Krzysztofa Bednarskiego, rzeźbiarza o... Tak. Witamy serdecznie rzeźbiarza o wielkim dorobku. I pan Krzysztof Bednarski w swojej wcześniejszej twórczości był znany najpierw z twórczości, która miała wymiar polityczny, na przykład jest to portret totalny Karola Marksa. Później najbardziej chyba znaną jego realizacją była instalacja rzeźbiarska Moby Dick. Obecnie tworzy również nagrobki wybitnych ludzi, na przykład na powązkach wojskowych w Warszawie, o bardzo oryginalnej i współczesnej formie. I tego między innymi będzie dotyczyć prezentacja. Zapraszamy. Znaczy tylko tego i jeszcze trzeba to okroić, bo ja się nastawiłem na godzinny wykład, a teraz mi już się skończył czas do minimum. Tak się złożyło, że życie mnie zmusiło do robienia nagrobków, znaczy na początku zmusiło, bo były propozycje nie do odrzucenia same. Aż w końcu, jak widać, z roku na rok ich robię coraz więcej. Nasza współpraca z firmą Skwara, moja współpraca datuje się od Pangora, wtedy kiedy oczywiście to jeszcze ostatni nagrobek, który użyłem elementu nie czystokamienny, bo Van Gogh'owi zrobiłem, kolor użyłem, to też było duże przełamanie pewnego stereotypu nagrobków, ale jak widać z roku na rok mam coraz więcej tego dorobku. Co ciekawe, rzeźbiarze z reguły się nie przyznają do takich prac i tak wyszło, że coraz mniej jest nagrobków naprawdę na poziomie takim artystycznym. To też traktuje się nagrobek podobnie zresztą jak pomnik, że to jest przede wszystkim, a nie ma pełnej wolności.
Znaczy ja na nagrobki między innymi się przerzuciłem z takiego powodu, jak Maciej mówi, że to więcej było niezrealizowanych niż zrealizowanych. I to kosztowało tyle wysiłku, a mało satysfakcji, a raczej kacpo nawet po realizacji takiego jakiegoś takiej rzeczy, która będzie cię, mówię, ważne, żeby się nie wstydzić do końca życia za to, co się postawiło. I tutaj chciałem w takim szerszym kontekście, ale okazuje się, że nie damy rady w szerszym kontekście, więc się zajmę tylko tymi nagrobkami też, jak policzyłem, po minucie mam czasu na każdy. Więc zacznijmy od początku, co prawda nie chronologicznie. To motto do dzisiejszego spotkania, przez Rilkego wykute w jeden z pałaców neapolitańskich, starych, bardzo już, gdzie robiłem wystawę. Der Tod ist groß, wir sind die seinen lächelnden Mund. Śmierć jest wielka, my jesteśmy jej uśmiechniętymi ustami. To będzie nasze motto i zaczniemy od tego, co ciągle jestem pytany, dlaczego się zająłem nagrobkami. No, to jest takie, dlaczego się zająłem? Odpowiedź byłaby prosta, gdybym się powiedział, dla kasy. Nie? Ale to tak nie wychodzę do końca na tym. Mówię, lepiej jednak zajmować się własną sztuką i własną sztukę sprzedawać. Tu jest jednak zawsze jakiś kompromis i z tą kasą jest różnie. Chociaż też nie będę mówił, że to dojdziemy do tego. I tutaj nawiązanie do tego okresu sympozjów, że Maciej bardzo dobrze to zna, lepiej niż ja. Znaczy, co prawda, to był wtedy, kiedy ja skończyłem akademię, 78 rok. Pierwsza rzeźba, którą zrobiłem i która... Może tam... Aha, to ja przeczytam. O. 78 rok, zaraz po dyplomie, biorę udział w takim sympozjum, które w tamtych latach były bardzo popularne. Nie w takich warunkach super, jak tutaj są w Orońsku. A to Lądek Zdrój chyba był. I narzędzi też, ani żadnego powietrza, znaczy pneumatycznych narzędzi, ani w ogóle nawet najprostszych, poza Bułgarem do cięcia. Bułgar to taka ciężka maszyna z dużymi dyskami, które pękały przy robocie. Ważyły, no i dłutko. Nawet kowala przecież nie było. I ta pierwsza rzeźba, którą zrobiłem, z tym czarnym kamieniem sześcianem, który dostałem od mojego przyjaciela Igora Szuma. I miała być poświęcona Malewiczowi, ale poświęciłem jemu, ponieważ w tym czasie też tragicznie zginął. I zamiast omasza Malewicz mamy omasz a Igor Szum. O, to ja jeszcze taki śliczny, a zaraz dojdziemy do kamieniołomów, gdzie z Maćkiem się tak naprawdę poznałem w kamieniołomach szegomskich. A to jest jeszcze mój omasz, a samemu, pamięci sobie samemu, takie artystyczne odbicie dłoni, tylko powiększone do 4 metrów, z jednym kamieniem na konstrukcji takiej, że się porusza na tym negatywem dłoni, jakby ta energia wychodziła z ziemi. Zamyślę, miał być to mój nagrobek, ale sprzedałem, więc odłożyłem wyrok na siebie. Dzięki temu zrobiłem parę innych nagrobków. To jeszcze to samo. Będę musiał lecieć dość szybko, żeby jak najwięcej pokazać. To jest Tanatos Polski, rzeźba już w zasadzie
komemoratywna i taki wspólny nagrobek dla moich przyjaciół z Teatru Laboratorium, z którym współpracowałem od drugiego roku studiów. Robiłem do wszystkich przedsięwzięć parateatralnych Grotowskiego plakaty. I to był taki straszny moment. Zaczęło się w 81 do 84 roku, kiedy zrobiłem im tą umownie ten wspólny nagrobek. To było ostatnie przedsięwzięcie Teatru Laboratorium starej grupy i młodej grupy. I nastąpiło potem rozwiązanie teatru, nie tylko z powodów politycznych, no przede wszystkim też, ale że w krótkim czasie pochowałem 5 moich przyjaciół, którzy pracowali, byli związani z Teatrem Laboratorium. W związku z tym, jak mówiłem, nie chciałem jeszcze przyjaciół kamieniem przyciskać, w związku z tym uciekałem jeszcze od tego robienia nagrobków. Ale już wkrótce to życie jednak nie po... Tutaj widać lepiej, jak to jest zrobione. To jest do tego, do każdej z tej pracy jest historia. Ale jakbym zaczął opowiadać tę historię, to byśmy do rana musieli tu siedzieć. W każdym razie to była okrutna zima 84 roku. Gdzie mówię, wódka była chrzczona i pękała w butelkach, jak musiałem chodzić, bo to jest nad Bugiem. Zdjęcie w miejscu, gdzie to powstało. Tu jest chata mojego przyjaciela, fizyka, teoretyka, który zajął się stolarstwem, bo nie chciał listy lojalności pisać. To jest Ryszard Cieślak, zwierzę potworne fizyczne i tu chyba w Apokalipsis Configuris. Spektakl, który widziałem kilkakrotnie, bardzo wielkie wrażenie na mnie zrobił. I właśnie to jest grób Ryszarda. To wtedy podarowałem po prostu mojego mobilnika. Łódź, symbol. Rozbita łódź, to jest wystarczająco silnym symbolem. To jest. Ten kamień ma takie wymiary, jak ten postumen, na którym grał w Księciu Niezłomnym. I teraz, żebyśmy sobie nałożyli, to są klatki z filmów, bo nie było zdjęć. Grotowski zakazywał fotografowania, ponieważ uważał, że aparat zapożycza nasze, pośrednicza nasze widzenie. Więc to jedyne dzięki rekonstrukcji. Mamy ten Ryszarda tutaj w różnych pozach. Jakby nałożyć te wszystkie jego ruchy, to dojdziemy tak w moim odczuciu. To była ta moja łódź pocięta, rozbita, pocięta na kawałki. Tu z Mają Komorowską, która miała za ładna była, więc musiała włosami twarz zakrywać. Bardzo dramatycznie, a to jeszcze Ryszard Cieślak. Dopiero po 25 latach mu zrobiłem nagrobek, kiedy był Wrocław był stolicą, to Getztankiewicz mu postawił taki skromny krzyż. I ten nagrobek już się rozszedł w zasadzie, kiedy z okazji tej, że Wrocław był miastem kultury Europy. Znalazły się pieniądze na zrobienie tego nagrobka Ryszarda. To jest pierwszy nagrobek, jaki zrobiłem dla Konstantego Puzyny, wieloletniego dyrektora Dialogu, miesięcznika teatralnego Dialog. On bardzo wspierał teatr niezależny, awangardowy. Był zachwycony, znaczy promował Witkacego. I tu mu zrobiłem taką stalówkę, tylko najstarsi tu pamiętają, stalówka do kaligrafii z krzyżykiem, taka właśnie była. Tu ma jeszcze trochę atramentu mu zostało tutaj, tej stalówce. Tylko powiększona, też takie czułenko, łódź przewrócona na plecy. To jest dużo, tutaj Różewicz mi podpowiedział,
Nie wiem, czy czytacie, czy mam wam przeczytać. Takim jest taki powrót do... Bo ja nie widzę z kolei. Czas na mnie, czas na Anglii. Co ze sobą zabrać na tamten brzeg? Więc to już wszystko, mamo? Tak, synku, to już wszystko. A więc to tylko tyle? To tylko tyle. Więc to jest całe życie? Tak, całe życie. To inicjatywa Wojtka Kurkowskiego i członków redakcji. No i moje tą stalówkę zrobiłem w Rzymie, a profesor Kalankiewicz, bo to jeszcze wtedy przywiózł autobusem z Rzymu, bo to wtedy jeszcze bida była. I tak wspólnymi siłami złożyli ten. Nie miałem na wtedy jeszcze skwary za sobą, więc to wszystko oczywiście musiałem sam załatwiać i to, co strasznie było też upierdliwie w postawianiu pomników, bo takie, to taki trend, że do tej pory się wydaje tym, co robią konkursy, że to jest jak z plakatem, jak dasz projekt, no jak wygrasz, to tylko idzie do druku i koniec. Nie biorą pod uwagę, jaka jest, jak bardzo skomplikowany, jak bardzo złożony jest proces postawienia czegokolwiek jeszcze w dużej skali. Oczywiście teraz to, mówię, już wystarczy mi pokazać palcem, co gdzie, przesunąć parę ton w jedną czy w drugą stronę, ale wtedy no to było nawet najmniejsze. Tu jest jeszcze jeden taki omasz, to wtedy z Maćkiem Szońkowskim byliśmy na wspólnym sympozjum rzeźbiarskim. To jest zdjęcie Maćka Szońkowskiego z kamieniarzem Janem Szeligą. Ja tutaj sobie podcięłem włosy nodrzyżkami w hotelu robotniczym, bo mieli duży apetyt na mnie i bo z jednej strony Jan Szeliga tutaj może miał 40 parę lat, co nie widać po tej twarzy przeoranej porami roku. I on stał się moim mistrzem kamieniarskim. To tam się pracowało takimi, do tej pory pracuje z takimi młotami, którymi łatwo wypadek. Zresztą on miał sam 7 palców. Ja sobie dworowałem z tych kamieniarzy, że jedną ręką mogę zamówić 5 piw, a oni musieli dwie ręce podnosić, żeby zamówić 5 piw. I to czasami nie starczyło. A to też są długie opowieści, historie. Chodziło o to, że ten krawędźnik większych wymiarów, bo tak, że te krawężniki granitowe to były na eksport, a u nas gierkowskie to były z cementu. Ja mu zrobiłem taki, jemu zadykowałem, bo on się zabił oczywiście wkrótce na motorze swoim demobilu. Taki krawężnik, gdzie jest, pojawia się na jego końcu profil. To jak zobaczył, to Nino Guerra mówi, no to zrób mi coś takiego dla Felliniego. A ja mówię, tak, ale Fellini to miał profil, jest rozpoznawalny, bo on zawsze kojarzony z tym kapeluszem i szarpą, szalem. A tamten to był pomnik anonimowy, dla anonimowego człowieka. Tu jest próba cienia z portretem Felliniego, makieta 1:1. To jest wersja taka, którą pokazałem we Wrocławiu przy okazji festiwalu. Gutek mu to Nino Guerra poświęcił festiwal, bo to Nino Guerra był współtwórcą, pracował największymi, z Antonionim, zrobił wszystkie te największe, z Antonionim, nie mówię, Fellinim, którym się przyjaźnił. Wszyscy widzieli Amarcord, Zawliński Point, Antonioniego, Starkowskim, Nostalgia i wielu, wielu innych. Tu jest stawianie mojego pomnika w Rimini, w mieście
w którym się urodził Fellini. Tu taki przynośnego sobie zrobiłem Felliniego, taki zaprzeczenie. A tutaj, a to Fellini, wstawiłem Felliniego, bo to była, jak tutaj jest Place de l'Opéra w Paryżu, to jest mój syn Jakub, to jest Kieślowski, trzyma mój katalog. To był, była, spotkaliśmy się, ja tam musiałem dowieźć scenariusz, właśnie akurat tak się zdarzyło, że jechałem, się spotkaliśmy i on zobaczył tego mojego Felliniego i się nim zachwycił. Tak to wszystko idzie tak właśnie. I mówi, zrobisz mi coś na grób, tak równie wspaniałego? Ja mówię, nie wygłupia się, nie, chyba nie teraz. On wtedy był, nagrywał ostatni swój film czerwony z Jean-Louis Trintignaciem i Jean Jacob. I mówi, i ja mówię, a oczywiście, ale cię zrobię. No. I wkrótce umarł. I zrobiłem, on był jednym z tych ostatnich reżyserów, może ostatnim, który odruchował, podnosił ręce do kadrowania obrazu. I ja zrobiłem mu te, jego dłonie, bo to są proporcje, są jego dłoń, każdy ma zupełnie inne dłonie, my rzadko przypatrujemy się dłonią, tylko twarzy. Ale to są jego dłonie, tak w każdym razie Maria też, wdowa, tak widzi je. Tylko ja zmodyfikowałem trochę ten ruch kadrowania, mianowicie to jest w zasadzie, to są cztery palce. Tak. Ja z powodów technicznych i wzmocnienia, żeby wzmocnić wyrazowo, to zrobiłem te zamknięte, wyprostowane wszystkie te palce w ten sposób, że oczywiście konstrukcyjnie to jest, nie, to trzyma się. No. Przy czym te pierwsze nagrobki to były w zasadzie rzeźba z brązu wyeksponowana albo na cokole, albo na płycie. Oto co najważniejsze, a nie powiedziałem co najważniejsze w tym. A przecież poleciałem do przodu. Co najważniejsze, że ta rzeźba jest tak usytuowana, że jest ścieżka i stojąc przed grobem, Kieślowski nam dalej kadruje, czyli on jest tym, który zapośrednicza nasze widzenie, czyli jest obecny. To jest w całości Marcel Łoziński, przyjaciel Kieślowskiego, narzeka, że za wysoko stoi, bo Marcel jest niskiego wzrostu, a ja też nie przewidziałem, że to sklepienie kolebkowe, wtedy jeszcze nie miałem takich doświadczeń z grzebaniem ludzi, że to będzie wystawać te 5 centymetrów powyżej, więc te 5 centymetrów decyduje o tym, że Marcel musi wejść na płytę, żeby to tak sobie jemu przyjaciel wykadrował to. To znalazłem w internecie i to jest na pewno inspirowane nagrobkiem Kieślowskiego, bo tak jak mówię, inaczej byłyby 2, 4 palce, ale na zasadzie wskazujący i kciuk. To takie, a tu jest widać, że jest to wyraźnie wzięte z nagrobka Kieślowskiego. Co ciekawe właśnie, że sztuka może modyfikować pewne gesty symboliczne. Stało się tak, że teraz nastąpił taki powrót do tego, młodzi filmowcy, jakby żeby wrócili do tego gestu. Ale już zmodyfikowanego przeze mnie. Czyli oni nawiązują do rzeźby, która jest na grobie Kieślowskiego. Nie do tego gestu, który kiedyś klasycy filmu używa. No i tak się zdarzyło, że w końcu po 16 latach, jak już wszystko wyrywali dookoła, ci
te hieny cmentarne, no urwali też i Kieślowskiego. I na szczęście to Kieślowski, a nie jakiś właśnie anonimowy człowiek, bo jak media i jak poszła informacja w ruch, policja prosiła, żeby Maria Kieślowska nie nagłaśniała, że oni to wszystko zrobią, ale jak zostało nagłośnione, to drugiego dnia już się rzeźba znalazła. I tam okazuje się, że tam za 300 zł sprzedana i na komisarię, jacie mi się pytają, niech pan powie, ile to jest warte. Ja mówię, że to jest bezcenne, bo to, ale niech pan powie jakoś, nie mogę powiedzieć, bo będzie pan musiał postawić dwóch stójkowych i drutem kolczastym ogrodzić to, ale niech pan powie, nie, przecież to nie wyjdzie stąd. I już następnego drugiego dnia w Grasie było, że rzeźba warta 500 000 została sprzedana za 300 zł. No. Tak, takie tajemnice w kominakomie. A to moja, chciałem zareklamować, ponieważ nie powiem wszystkiego. Wyszła taka książka Symbole życia po śmierci. To jest moja wystawa, która była rok temu i przez rok trwała przy okazji otwarcia dwóch sarkofagów w Panteonie Narodowym świętego Piotra i Pawła. Tam zrobiłem i dla Adama Zagajewskiego i Krzysztofa Pendereckiego, ale dojdziemy do tego. I wyszły przy okazji moje komentarze do wszystkich tych realizacji. Właśnie historie, jakie stoją, konteksty do każdej pracy, moje inspiracje i tak dalej. Tu dlatego mówię, że nie zmieścimy się nawet w kawałku tego, co chciałem powiedzieć. Znaczy nie dam rady więcej niż... No, zobaczymy, do jakiego momentu. To jest replika rąk. Nie przyznałem się, że mam replikę. Miałem cały czas do wszystkich rzeźb, które postawiłem, mam replikę, bo zakładałem, że wcześniej czy później może coś się zdarzyć. To na balkonie u mnie stało. Wielokrotnie próbowano odkupić, ale nie. Zresztą na ten temat to też parę mógłbym anegdot dość śmiesznych powiedzieć. W każdym razie ja wystawiłem to na tej wystawie krakowskiej, że są te ręce Kieślowskiego, a w tle jest zapętlona ta scena najważniejsza w tym filmie Przypadek, kiedy bohater filmu Linda, aktor Linda, biegnie za pociągiem. I to się, czyli taka dodatkowa reinterpretacja. O, Linda młody. To znowu Kieślowski. A to Fangor. Fangor, z którym się zaprzyjaźniłem i był wspaniały człowiek, wspaniały artysta. I żona. Ciągle mam do obcowania z wdowami. Powiedziała, że bardzo sobie chciałoby, żebym to ja zrobił. Więc wiedziałem, że dwa jego kolory ulubione to jest zielony i niebieski. Czasami rzeźby od tyłu lepiej wyglądają. I zrobiłem coś na podobieństwo wstęgi Mebiusa, tylko że właśnie pękniętą, czyli taki absurd, że nieskończoność jest przerwana, ma koniec i początek. Nawiązanie do Opartowskiego, jego malarstwa kręgów, co nie wiem, czy chyba nikt tego nie napisał, że to się wzięło z tego, że on był zafascynowany, uwielbiał patrzeć się przez swój... jak się mówi, ten duży teleskop w niebo. Stąd, że się wzięły te kręgi do jego. Tu jest istotne, że to jest aluminium malowane proszkowo, czyli odbija się przy odpowiednim świetle
niebo i drzewa odbijają się i jest zmienne, zmienność tych odbić. Od tego miejsca zresztą zaczyna się współpraca ze skwarą, który dół jest robiony już w zakładach skwary. To jest moja inspiracja do tego, obraz, który znajduje się w Muzeum Łódzkim. W każdym razie ja to zrobiłem gratis, tak jak i dla Puzyny i jak dla Kieślowskiego, ale zjawiła się u mnie żona z synem Wojciecha i powiedziała, że Wojtkowi się bardzo jego nagrobek mu podoba. W związku z tym postanowili mi podarować obraz jeden. Ja mówię, czasami opłaca się być bezinteresownym. A to jest też nietypowy w ogóle w tym zestawie nagrobek, w sensie, że do tej pory robiłem tylko dla ludzi kultury, a przede wszystkim dla tych, których znałem, przyjaźniłem się. Zadzwoniła do mnie wdowa ginekologa Dębskiego i prosiła bardzo, żebym mu postawił nagrobek. Ja odmówiłem. Mówię, bo bardzo trudno czasami się wyzbyć takich automatycznych skojarzeń. Mówię, wie pani, to z ginekologiem to ciężko. Ja się zaśmiałam, no pan ma rację, ale ja mam pomysł, zrobię. I postanowiłem zrobić ten splot dwóch kolumn, które z jednej strony są jakby taki, jakby taka czułość ich dwoje, albo mówię pępowina między ziemią i niebem, albo po prostu DNA. I ten marmur kararyjski celowo do tego wybrałem, bo ma właśnie w sobie tą organiczność. Zaczyna zarastać zresztą nasza. I z tymi skojarzeniami to tak jak mówię, że jak robiłem stańkę, to wszyscy co? Trąbkę będziesz robił. No, tak. A jak teraz mam Natalia zapisała w testamencie, że prosi, żebym ja zrobił jej nagrobek i od razu przeznaczyła kasę. Z góry, tak. I wszyscy mówią, no to co, będzie banan. No to no zobaczymy, no, może da się radę tego banana zmienić na coś innego, bardziej wieloznacznego. Bo ważne właśnie, Tomek Stańko, no to trąbka. To jest czasza, dokładnie powiększona czasza trąbki w przekroju. A zdarza się tak, oczywiście, tutaj jest wiele interpretacji, można na wiele sposobów interpretować i czasami to jest właśnie to jest siła rzeźby, jeżeli jest wiosna. Tutaj z zakładów jeszcze, bo akurat dobre światło było. O, tu widać ten zasysanie tego wiru. Przy czym ona tak stoi na cmentarzu. Tu jedna z możliwych inspiracji, nawiązań, boż. O, że słońce przed południem przechodzi i rozszczepia się właśnie w tym otworze. Podobnie, a tutaj artysta do zdjęcia pozuje, że pracuje. O, tutaj, a to w zasadzie 99%, no 90% praca skomputeryzowana, gdzie normalnie mówię, być. Rzeźbiarz musiał parę miesięcy na to poświęcić. To już jest w krypcie świętego Piotra i Pawła. Ja wiedziałem, do jakiego miejsca robię, więc ta różnica, że znaczy w ogóle skala, wielkość, dobranie materiału. No, ja mówię tutaj te kartki Gullivera, bo był Gulliverem kultury, wiesz, ten sprawa jeszcze dobrania tego wiersza, autografu. Tu jeszcze w zakładach obydwa sarkofagi Pendereckiego, który jest formą heksagonalną i jedną stronę tylko ma wypolerowaną, tak jakby klawisze wertykalnie się układały.
Tutaj trochę zmienione proporcje przez obiektyw, ten kamień jest mniejszy w stosunku do kartek, ale teraz oczywiście przy takiej pracy trzeba brać wszystko pod uwagę, nie mówimy, że przejścia, bardzo wąskie przejścia. Tutaj temu towarzyszyła cholernie trudna logistyka, z której wyszli z zakłady, wyszły świetnie, bo to było trzeba postawić. Tam wiązało się z demontażem wejścia, postawienie specjalnych ramp, wózków, przygotowania i tak dalej. Robota bardzo złożona, bo to trzeba też wiedzieć, że to jest jeden i drugi. To ma przynajmniej po 4 tony każdy z tych kamieni, więc to o, tutaj cała. Sebastian Skwara w głębi, Lechże Szotarski, z którym stale współpracuję. To jest Maria Potocka, dyrektorka Mocaku, z której inicjatywy w ogóle to wyszło. Ja tutaj też się tak samo zachowałem jak wobec pani żony Dębskiego, że jak ona zadzwoniła do mnie, mówi, zrobisz sarkofag dla Pendereckiego i Zagajskiego. Mówię, co ja z sarkofagami się nie zajmuję. To się wydaje, że przyzwyczajeni jesteśmy do takiego stereotypu, że sarkofag to skrzynia po prostu jest. No. Czyli robota czysto właśnie rzemieślnicza i na tym się kończy. I Mrożek wylądował tu jego w urnie, jest właśnie w takiej krzywo przyciętej skrzyni z piaskowca. Siedzi w kąciku tam i się trzęsie, bo mu zimno, bo to wiesz ten. A ja tutaj właśnie na ile można i nie ma potrzeby czasami łamać na siłę pewnych stereotypów. Tak jak teraz robię dla Ludwika Flaszena macewę, to robię bardzo klasyczną macewę i koniec, bo nie ma co wymyślać. Ale tutaj chciałem odejść właśnie od tego stereotypu tych skrzyń. Wpadło na wiersz, spróbuję opłakiwać okolęczony świat. Taki najbardziej znany jego, bo wpierw powstał po angielsku, a potem był przetłumaczony na polski, kiedy po zawaleniu dwóch wież w Nowym Jorku. Tu tak, są niezwykłe te najścia. Tu akurat Zagajewski ma pół takiego podzielone to sklepienie kolebkowe na pół. Natomiast Penderecki ma całą taką przestrzeń i można w zasadzie go obejść nawet. Widać, że jak się trudno złapać ostrość po prawej stronie, ponieważ tamte klawisze są wypolerowane. Oczywiście pomijając znaczenia oczywiste, jakie ma klepsydra, ale to mówię wchodzenie i schodzenie dźwięku, gradualność. Przede wszystkim to, że Penderecki mówił, że w 70% jego twórczość to jest twórczość sakralna, więc tutaj próba też jakby na oddania siły też jego muzyki. Tak jak Zagajewskiego znałem od debiutu i mam jego wszystkie książki z autografami i im bliżej naszych czasów, tym te autografy były bardziej rozbudowane. Pendereckiego tylko kilkakrotnie widziałem, rękę mu ściskałem, ale chowałem się na jego muzyce, no, jak większość naszego pokolenia. No. A to jest drugi, znowu wyjątek. To tragicznie zmarły w Alpach włoskich młody, 27, nie, żył tylko 27 lat. I ja mu, już nie będę opowiadał historii, dlaczego ja to zrobiłem i dla kogo, ale wybrałem to kwatera z oddechem, bo podwójna. Wybrałem ten Carrare
jakby taką topniącą bryłę lodu, a jednocześnie czuje się jakby ten ciało w tym. No i jest to przebicie. Krzyż, który widać tylko na wprost, a z boku to jest jakby rana, usta. A to jest dla Krzysia Krauzego, który też mnie wdowa przypomniała, że obiecałem mu za życia, a co miałem mu nie obiecać, jak ktoś się pyta, czy zrobiliśmy nagrobek, a jest w ciężkim stanie. On to jest, tak sobie zażyczył, żeby w tą świętą sylabę hinduizmu om umieścić na jego grobie i tu położenie nagrobka też mi podpowiedziało jakby te rozwiązanie, bo to jest skarpa, która tam zaraz jest i tylko dziki las i niebo, więc to przejście takie symboliczne na drugą stronę. A nie opowiedziałem o tej Thanatosie do końca, ale to i tak chyba czas nam się kurczy, więc to jest dla architekta Borowskiego, no to takie inspirowane Bauhausem, bo to pokolenie. To jest ostatnia realizacja dla Jana Lityńskiego, tragicznie zmarłego, kiedy ratował psa, pod którym się załamał lód. Tu też oczywiście też jest nawiązanie, ale to też nie będę właśnie tych wszystkich nawiązań mówił, bo można zresztą przeczytać. No. To jest, no zaczęła się troszeczkę też niechcący następna taka nowa seria nagrobków. Chyba bardziej trudniejsza niż dla ludzi kultury, mianowicie dla polityków, bo jeszcze w grudniu odsłonię Karola Modzelowskiego. Tu zaraz też w Alei Zasłużonych ma swój nagrobek. Tu się bałem troszeczkę o to, jak zareaguje żona Jana Lityńskiego, bo to jest przypomnienie tego najdramatyczniejszego momentu jego życia. Ale ona to przyjęła bardzo dobrze. A to jest z kolei dla Jerzego Limona, twórcy Teatru Szekspirowskiego w Sopocie. Wszystko na zdwojeniu polega, raz odbicie w tej polerowanej płycie, która miała być symbolicznie, jest podział, bo tam rodzice są i on. I ta zasłona odbija się, zresztą w odbiciu widać tam szparę, bo to jest między jednym i drugim jest szpara, tak jak tutaj jest podział. I ta dwoistość, w ogóle jak teatr i życie, no jak wszystko takie bardzo proste. Tu dopiero widać na tym zdjęciu, jak silnie poruszona ta zasłona, że jest, jakby to jest kawał jednego kamienia, które i tylko z jednego punktu jest widać szparę, jeszcze zanim zarosło, bo tam jest straszny bałagan wizualny z tyłu, więc tam zieleń poszła w górę. A to jest nagrobek moich rodziców. Najskromniejszy, najmniejszy, jaki zrobiłem. To jest serwetka na szydełkach robiona przez moją mamę odlaną w brązie. Te dwa splecione krzaczki, to jak troszeczkę ten motyw wykorzystałem chyba nieświadomie nawet u ginekologa Dębskiego, to splecenie, mówię, miłosne. No i ślimaczek, który sobie tam chodzi na brzegu tej doniczki. To może na tyle, tak? Bo już minął czas. Dziękuję. Dobrze, proszę Państwa, zaraz przejdziemy do dyskusji. Chyba jednej z najważniejszych, ocencie Państwo sami, z najważniejszych części. Kamila Szejnoch i pani profesor Katarzyna Uchera zbierają materiały i będziemy je redagować i
zobaczymy, pewnie będziemy chcieli, mamy ambicje wydać coś, ale zobaczymy, jakiego rodzaju pozyskamy zasoby. Proszę Państwa, ja jeszcze wczoraj wszystkich witałem, ale jeszcze raz powitam osoby, które są z nami online. Mam nadzieję, że są to też osoby, które są zainteresowane programem Rzeźba Przestrzeni Publicznej dla Niepodległej. Tutaj nie... Przepraszam, że nie uczestniczyłem wczoraj i nie będę też jutro, ponieważ dyrektor jedzie na odebranie mojej ostatniej realizacji Omarz a Maria Jarema, przeznaczonej do Krakowa. To stanie przed Bunkrem Sztuki i komisyjnie w piątek będzie odebrana, a ja jeszcze pracuję. Co łączy tych twórców, którzy dzisiaj pokazali swój dorobek? Oprócz innych rzeczy łączy ich to, że wszystkie te osoby już zostały wybrane, ich realizacje do przestrzeni publicznej. Agata Agatowska, Maciej Szańkowski w pierwszej edycji, Krzysztof Bednarski w drugiej, która w tym roku już będzie odsłonięta. I tutaj taka no, teraz kieruję słowa do osób, które być może przygotowują się do pisania wniosków w programie do trzeciej edycji. Chciałem tylko zacytować, co jeszcze łączy tych twórców, bo wśród celów programu w regulaminie programu jest napisane: trwałym efektem realizacji programu będzie grupa obiektów rzeźbiarskich autorstwa wybitnych twórców, zrealizowanych na wysokim poziomie artystycznym, umieszczonych w przestrzeniach publicznych. Jest to zawoalowana podpowiedź dla wnioskodawców. Wybierajcie Państwo wybitnych twórców i będziecie wtedy Państwo mieli gwarancję wybitnych dzieł i z pewnością te wnioski będą podlegały najwyższej ocenie. Nie da się samemu bez twórców wymyśleć propozycji do przestrzeni publicznej. Teraz przechodzimy już do dyskusji. Przypominam, że tematem dzisiejszej dyskusji jest wolność artystyczna, a dobro wspólne. Dokąd sięga swoboda artystyczna, a gdzie wkracza misja i działalność prospołeczna? Kamilo. Każda z tych dzisiejszych prezentacji była oczywiście unikalna i miała unikatowy charakter. Jednak my musimy tutaj poszukać, znaczy chcielibyśmy poszukać tutaj jednak wspólnego mianownika i tak zastanawiałam się, co tym wspólnym mianownikiem w naszych dzisiejszych wystąpieniach mogłoby być. I myślę, że jest to balansowanie między przyszłością a przyszłością, które pojawiło się we wszystkich tych prezentacjach. I tutaj wokół... To jest jakby stwierdzenie bez żadnych kontrowersji, natomiast wydaje mi się, że kontrowersja czy jakiś w ogóle problem pojawia się wtedy, kiedy o przeszłości czy odnosząc się do przeszłości, artyści zaczynają operować nie językiem przeszłym, ale współczesnym lub nawiązującym do przyszłości. I tutaj pojawia się ten problem społeczny, tak mi się wydaje. To znaczy ludzie by chcieli, żeby opowieść o przeszłości była opowiadana językiem zaprzeszłym. Natomiast, i odnosząc się do tego, chciałam zadać takie pytanie naszym prelegentom. Mianowicie, no pojawia się taki problem znalezienia złotego środka czy granicy między profesjonalizmem, co do którego oczywiście nikt nie ma wątpliwości, że powinien być, a demokratyzacją albo partycypacją. I to jest jakaś taka wewnętrzna sprzeczność, bo z jednej strony mamy uraz, powiedzmy, do centralnego planowania, ale z drugiej strony też nie możemy się zachłysnąć taką oddolnym kolorytem etnograficznym, bo to też może prowadzić na manowce. I chciałam zapytać, czy nasi twórcy dzisiejsi są w stanie postarać się taką granicę znaleźć i czy w ogóle wyobrażają sobie jakiś element partycypacji czy demokratycznego wpływu w swojej sztuce, gdyby zaszła taka okoliczność tworzenia czegoś do przestrzeni publicznej. Moja druga część wypowiedzi miała polegać na dotknięciu tego tematu właśnie na cmentarzu. Wyraźnie widać na ten podział
na prywatność i na to, co jest jakby publiczne. W sensie, że ten podział się na przykład zatraca kompletnie, jeżeli mamy do czynienia o każdym. Trzeba mówić, bo ja bym się ograniczył na przykład tylko do cmentarza Powązkowskiego, gdzie najwięcej mam realizacji. W sensie, że bardzo ważne, o jakim cmentarzu mówimy, bo to też jest istotny kontekst, czy to jest prowincjonalny cmentarz, czy takie wielkie nekropolia jak Powązki. Nie mówię o Prima Porta w Rzymie, ale tutaj na Powązkowskim wyraźnie widać coś, co jest właśnie sferą prywatną i w zasadzie poza administracją nikt tam się specjalnie nie miesza i każdy sobie stawia co chce. Natomiast ta Aleje Zasłużonych, jeżeli to już jest człowiek z nazwiska i pomnik służy upamiętnieniu tej osoby, bo to jest ta funkcja takiego pomnika, który wchodzi w historię i jakby jest świadectwem dla te wybitne osoby dalej żyją przez pamięć uwiecznioną w nagrobku. I teraz pytanie o jakość tych nagrobków. No potem jest jeszcze ta ekstremalna, gdzie druga strona jako ta anonimowości do tego, że już nie ma, jak i pewne postacie stają się własnością narodu. No jak w panteonie narodowym to no, tylko w zasadzie bezrządzą chowanie, no są wyjątki. Ale czyli albo na odwrotnie, albo żony, to też takie przypadki były. To jest już, tam nie ma właśnie tej prywatności, ale jest wielka odpowiedzialność artystów za to, co stawiają i nie wiadomo, czasami myślę, że amatorska twórczość jest lepsza od tej profesjonalnej czasami, bo ma większą siłę. Natomiast kto decyduje o tym, że można postawić takie, a nie inne dzieło i tu jest z pomnikiem jest ciężka sprawa, bo tu mamy właśnie to ciało społeczne jeszcze i w komisji są często ludzie, którzy no nie mają dobrego gustu, nie są wykształceni w stronę sztuki i oczywiście ta średnia będzie bardzo niska. Z tego powodu też między innymi zrezygnowałem robienia pomników, bo teoretycznie mam tutaj dużą wolność w tych, bo zakładam tak, jak jeżeli komuś dla kogoś robię nagrobek, że on mi daje pełną wolność. Krzysztofie, czyli po prostu uciekłeś od czynnika społecznego. Tak, ale to jest tylko pozorna wolność, bo za każdą wdową jest 1000 przyjaciół, którzy stanowią to właśnie ciało społeczne i każdy wie, jakby to trzeba zrobić. Co ma być na nagrobku Natalii LL? Wszyscy wiedzą. Z tego, co już słyszymy, to jakieś już się jakaś dyskusja zaczęła wokół pomnika Ewy Demarczyk, prawda? No tak. I bardzo właśnie, jak się zrobi fanstart i się pokaże projekt i da się pod pręgierz opinii publicznej, to klapa, przegrane, tak. Bo nawet wdowa przysięgając, że z nikim się nie podzieli, nie musi skonfrontować się z najbliższymi i wtedy jest pod górkę. I miałem tą książkę oddzielną, mogę napisać na ten temat. Czyli przebiegają negocjacje, można powiedzieć, tak? Znaczy, czasami trudne. Gdzie jest ta granica? Bardzo trudne. Kompromisu. Już parę razy chciałem zrezygnować. Ale to jest, mówię, muszę taki za Witkacem spisać tę jego umowę portretową i dawać taką do podpisu i żeby nie było więcej, bo to czasami naprawdę lepiej się zajmować własną sztuką niż robić coś takiego, co wymaga ogólnego potwierdzenia.
Już wczoraj zaczęliśmy ten temat, że robimy dla publiczności. Wielokrotnie padały słuszne apele, że horyzontem tych procesów jest widz, odbiorca, przechodzień. No natomiast w którym momencie zaczyna się jego rola, tak? Jego czynna rola. Panie profesorze, pytam pana Macieja Szańkowskiego, czy zmagałeś się właśnie z jakimiś naciskami, że ma być taka forma, nie taka, że musisz się gdzieś podporządkować? Czy ktoś wpływał na twoją wolność wypowiedzi artystycznej? Bardzo przepraszam, ale trudno mi będzie odpowiedzieć, bo trochę jestem głuchy, a trochę, że tak powiem, sala tworzy takie echo, że ja nie zrozumiałem ani słowa. Naprawdę. No, proszę wybaczyć. No Maciek przecież opowiadał o tych problemach wszystkich realizacjami pomników. Może się zbliżę i wysłucham. A może ktoś z państwa z sali by chciał w międzyczasie, Tomasz Matusewicz by chciał zabrać głos. Jest tak wielki pogłos, że się nie słyszy. Jeżeli można, to chciałem opowiedzieć historię związaną z panem profesorem Maciejem Szańkowskim. Jeżeli można, profesorze Macieju. Chciałem przypomnieć sytuację z wyłanianiem pomnika upamiętniającego czerwiec 56 w Poznaniu. I wtedy nastąpił impas, ponieważ wybrany projekt nie zyskał poparcia absolutnie, wręcz spowodował bunt robotników przeciwko dziełu doskonałych artystów z Warszawy. I wtedy właśnie wtedy robotnicy powiedzieli, że jeżeli taki ma być projekt, jakby wybrało jury, to my dziękujemy i my zrobimy własny pomysł. Wtedy profesor Maciej Szańkowski przedstawił projekt Rafała Graczyka który przedstawia, i to jest ten właśnie pomnik, który obecnie jest. Wtedy do zespołu dołączył jeszcze architekt Wojciechowski i mamy sytuację, która jest kompromisem. Ale chcę powiedzieć, że właśnie to jest też kontekst miejsca, mianowicie, że autorzy zwycięskiego projektu, kiedy przyjechali, to podobno powiedzieli, że rzeczywiście no lepiej, że został wybrany taki projekt niż ich zwycięski. Pytamy o rolę opinii społecznej w decyzjach na różnym poziomie procesu powstawania dzieł w przestrzeni publicznej. Gdzie ona ma swoje miejsce, gdzie nie ma i czy to miało wpływ kiedyś na którąś z twoich realizacji lub projektów? No tak, to miało miejsce, szczególnie muszę powiedzieć o Radomiu. O ten mój projekt radomski, to się toczyła wojna, która trwała bardzo długo i to była wojna natury politycznej, jak się okazało, wcale się tego nie spodziewałem. A poza tym była to też sprawa i upodobań naturalnie, jakiś gustu. Ale ten pomnik mój radomski powstał jak każdy inny na konkurs i był tak silny sprzeciw społeczeństwa, konkretnie biednej, upośledzonej klasy robotniczej, której to było poświęcone. To było dla nich niepojęte, niezrozumiałe. Mieli zupełnie inne wyobrażenie. Jakie mogli mieć wyobrażenie, łatwo się domyślić. Najprostsze, takie zrozumiałe jak ilustracja, jak na cmentarzu, nie obrażając kolegi. Bo szanuję to, co robi, ale jakie na cmentarne wyobrażenia można spotkać na każdym cmentarzu, każdy wie. W związku z tym pomnik i nagrobek dla wielu prostych ludzi to jest jedno i to samo. W związku z tym najlepiej postawić krzyż i kajdany i orła, który kajdany zrywa i koniec. I teraz muszę powiedzieć, że ja to przekazałem do Biblioteki Radomskiej, ale mam swój projekt, ten radomski, udekorowany orłami, zerwanymi kajdanami
i różnymi takimi i krzyżami i wszystkim tym obłożony i to wszystko funkcjonowało w internecie. Ja to zbierałem i przekazałem wszystko do Biblioteki Publicznej w Radomiu. Taki pomnik powinien być. To była dla mnie, przyznam, że najboleśniejsza sprawa, bo otworzyło mi to oczy na to, w jakim świecie my żyjemy i dla kogo pracujemy. Pracujemy dla ludzi. A wydaje się, że pracujemy dla wszystkich ludzi. Nie, pracujemy dla niektórych ludzi, dla tych ludzi, którzy decydują. W Poznaniu zdarzyła się taka rzecz, która przyniosła mi ogromną, że tak powiem, niespodziankę i przyjemność. Mam to. Mam fotografię z biskupem, arcybiskupem krakowskim Markiem Jędraszewskim, który publicznie mnie, że tak powiem, opieprza za to, co ja zrobiłem i to jest na fotografii w gazecie. I ja tą fotografię posiadam i się szczycę, że metropolita krakowski dzisiejszy, a ówczesny biskup, współpracownik biskupa Peca, znanego z upodobań, zrobił mi prawie awanturę, a był w jury. Sam był członkiem jury, ale powiedział nas i w zasadzie abstrakcyjna sztuka nie interesuje. No i takie są to przeżycia ludzi, którzy chcą społecznie być przydatni. I tak to było zawsze. Najsympatyczniejszym momentem w moim życiu pomnikowym to było to, co zrobiłem w Sandomierzu. Bo rzeczywiście wyjątkowo to była miła i sympatyczna atmosfera, która temu towarzyszyła. Wszyscy pracowaliśmy społecznie, wszyscy włożyli w to masę pracy osobistej i rękami, i głową. I też to, że zostało mi odebrane obywatelstwo Sandomierza, którego właściwie mi jeszcze nie dano. Tak się kończą wszystkie sprawy związane ze sztuką, którą człowiek chce robić dla ludzi, a właściwie robi dla siebie. Jak się okazuje. Dziękuję bardzo. Okazuje się, że to nie jest sprawa tylko, że jakaś społeczna komisja odrzuca to, ale ja w Zamościu miałem już gotowy, zaakceptowany pomnik dla Leśmiana. I wtedy artyści się zebrali do kupy, żeby zaprotestować, dlaczego jakiś artysta z Rzymu ma tutaj im stawiać, jak co ich nie stać, i postawili. Sami. Pytanie do Agaty Agatowskiej. Agato, twoje relacje z opinią społeczną, twoje doświadczenia? No, reakcje przede wszystkim na tą czerwoną rzeźbę na rynku były bardzo różne. Pozostałe rzeźby nie wzbudzały jakichś takich emocji. Ja myślę, że tutaj ten kolor troszeczkę zadziałał, tak jak płachna na byka. Aczkolwiek kolorystycznie ładnie komponowała się rzeźba z zabudową dookoła rynku. No i oczywiście była tym takim punktem. W momencie, kiedy wchodziło się na rynek, widziało się przede wszystkim czerwony punkt, niewielką rzeźbę. I ona przyciągała oczywiście wzrok, podchodziło się, oglądało i tak dalej. Reakcje były bardzo różne. Rzeźba miała też dużo hejtu w internecie na początku, ale też i swoich obrońców, także to jakby tak pół na pół się podzieliło. Przede wszystkim ludzie nie bardzo wiedzieli, co to jest właśnie, prawda? Jakie jest połączenie z miastem, być może oczekiwali jakiejś takiej właśnie tradycyjnej bardziej formy, chociaż uważam, że ta rzeźba jest dosyć klasycznie wykonana. To jest rzeźba, która najpierw została wyrzeźbiona w glinie, później została odlana w brązie. Zresztą jest taka ciekawa historia, ponieważ została wykonana w odlewni Szmeke w Düsseldorfie, w Niemczech. Trafiła do Oświęcimia później. W tej odlewni, która ma długą tradycję, prawie stuletnią, odlewają rzeźbiarze tacy jak Tony Kreck, Markus Luperc, ale też wcześniej realizowane były prace Arno Breakera. Ale to taki dodatek, bo to jest może taka ciekawostka. A ta czerwień to jest patyna, czy to jest jakiś lakier? To ona jest polakierowana i też jakby na początku myślę, nie wszyscy, mimo że był podpis oczywiście pod rzeźbą, nie wszyscy zdawali sobie sprawę, że jednak jest to brąz, prawda? Myśleli, że jakiś plastik stoi nieszlachetny na rynku.
No i co? Generalnie były też bardzo miłe reakcje, ponieważ ludzie się fotografowali z tą rzeźbą, zamieszczali zdjęcia w internecie i był to na pewno taki akcent, wokół którego obudziła się ta opinia publiczna, prawda? Gdzieś koncentrowała i ożywiała atmosferę w Oświęcimiu. Ja myślę, że co do tego nie mamy wątpliwości, że to bardzo fajnie działało, jako taki akcent kolorystyczny w tym dosyć takim stonowanym rynku. Ale czy chciałam zapytać też, czy wyobrażasz sobie jakiś element partycypacji czy negocjacji społecznych na tym przykładzie, teoretycznie? Ale to znaczy właśnie ja za bardzo nie rozumiem. To, co można by zrobić, to po prostu rozmawiać z ludźmi, uświadamiać, jaka jest idea, jaki pomysł w ogóle na tą przestrzeń publiczną w Oświęcimiu. Ja jestem zdania, że jednak powinny się bardzo nowoczesne prace, bardzo nowoczesna rzeźba pojawiać w mieście. No, sztuka jest czymś, co łączy, czymś, co może odmienić też oblicze miasta i uważam, że jednak sztuka współczesna. Jest to też jakaś forma duchowości. Tutaj mówiliśmy o wierze, jeśli chodzi o rzeźbę. Czyli raczej jesteś za tym, żeby implementować bez pytania, a potem raczej tłumaczyć. To znaczy nie jestem za tym, żeby dyskutować zbytnio. Jestem za dialogiem, ale nie za tym, żeby jednak społeczność jakby głosowała, co tam ma być. Ponieważ ja wiem, co by się pojawiło i pojawiłaby się pewnie jakaś ławeczka albo jakiś no, tego typu realizacja. No wiem, ponieważ w trakcie tej całej prezentacji były różne rozmowy i to zawsze schodzi na jakiś banał po prostu. Dlatego uważam, że nie powinno się, że tak powiem, głosować, żeby jednak społeczność głosowała, co chce. Myślę, że powinna się tu zebrać, no więc właśnie, nie w sztuce, gdzie ta edukacja jest bardzo kiepska wśród społeczeństwa i jakby brak jest rozeznania i dlaczego tacy ludzie mieliby po prostu decydować. Ja jestem za tym, żeby rozmawiać i uświadamiać, prawda? Wtedy zmienia się nastawienie do sztuki i wiem, że tak się dzieje, ponieważ zorganizowaliśmy jedno wprawdzie takie spotkanie w Muzeum Żydowskim, gdzie ja opowiedziałam o tym, jak powstawały rzeźby, jaki jest proces. Ludzie nie zdają sobie sprawy w ogóle z nakładu pracy, z takich bardzo banalnych, podstawowych rzeczy, które dla nas rzeźbiarzy są oczywiste, czyli materiał, odlewanie, ciężar i tak dalej. Miejsce, jak należy usytuować rzeźbę. Więc w momencie, kiedy o tym wszystkim się opowie, zmiana nastawienia tak naprawdę społeczeństwa. Zaczyna się doceniać to, co się pojawia w przestrzeni. Także i tutaj jeszcze co chciałabym zaakcentować, bo my mówimy o Oświęcimiu, czyli o małym mieście. Nie? Inaczej jest, nie wiem, w Warszawie, Krakowie i tak dalej. Tam być może to społeczeństwo jest bardziej otwarte i doświadczone artystycznie. Natomiast w tych mniejszych miastach jest problem i dlatego uważam, że jednak tutaj wiedza artystów i fachowców powinna być decydująca. Dziękuję. Tutaj jak słuchałem wcześniej twojej wypowiedzi na temat właśnie czerwonej kobiety na rynku, to obiecam, że wrócimy do takiego aspektu, który może wywoływać sztuka. To jest oczywiście utopijnie, ale my możemy umówić się i komunikować na przykład społeczeństwu, że na przykład postawienie sztuki nie kończy sprawę, ale dopiero ją na pewien etap wprowadza, na pewien etap mediacji, poznawania tematu, drążenia tematu, budowania pomostów między przeszłością a przyszłością, a często się tak zauważa, no skończmy to i zamknijmy temat i to już zamrozimy tą rzecz. Tak, ale tak naprawdę to jeszcze wcześniej się zaczyna, sam proces, jakikolwiek by on nie był, sam proces powinien być dialogiem i sama rzeźba, znaczy rzeźba, o tym mówimy o rzeźbie, ale sztuka może być głosem dialogu, jeśli tak społeczeństwo zrozumie tą rolę, to może się poczuje zaproszone do dyskusji, a nie do już jakby reakcji takiej ostatecznej. Dlatego ja uważam, że cała ta wystawa w Oświęcimiu była jakby torowaniem drogi dla sztuki współczesnej. Ja jestem pewna, że prędzej czy później coś takiego na stałe się pojawi, być może w większej, bardziej spektakularnej, być może takiej światowej skali, prawda? To był taki pierwszy krok, jaki wcześniej w Oświęcimiu nie miał miejsca. Także myślę, że to
że to otworzyło drzwi po prostu na przyszłość sztuce współczesnej. Z pewnością. To jeszcze taka za chwilę, bo tam taka krótka anegdota. Zdarzyło mi się nieraz, ale jedną rzecz pamiętam. Byłem przewodniczącym sądu konkursowego w pewnym konkursie. Obrady trwały 5 godzin, z czego 4,5 zajęło mi wybicie komitetowi społecznemu z głowy ich pomysłu. Trwało, zanim w ogóle zgodzili się wziąć pod uwagę wszystkie projekty. Bo mieli tylko jeden wybrany i koniec. Konkurs miał być tylko tak, taką farsą miał być po prostu. I to 4,5 godziny tłumaczenie, a dopiero potem pół godziny, może trochę dłużej, wreszcie zaczęliśmy swoją pracę. Pani Monika Wróbel. Dzień dobry Państwu. Tutaj padło takie pytanie, czy jest miejsce na tą partycypację społeczną. Z pewnością potrzeba jest bardzo duża. Widzimy to w architekturze, w tworzeniu przestrzeni publicznych, kiedy no bez głosu mieszkańców nie da się już wiele zrobić. Albo trzeba mieć bardzo mocny kręgosłup i barki, żeby udźwignąć to wszystko, co dzieje się po zakończeniu projektu. Ta dyskusja publiczna za pomocą również mediów społecznościowych no jest niezwykle intensywna i obciążająca. Ale myślę sobie o tym, że mamy przecież w sztuce publicznej również te kategorie, takie jak sztuka dla społeczności czy community art, która może u nas nie jest popularna, ale są artyści, którzy właśnie swoją siłę upatrują i to tworzywo w tym, że zanim rozpoczną proces ten wewnętrzny, to są między ludźmi i w społecznościach, dla których chcą tworzyć. I myślę sobie, że może być po prostu i tak, i tak. I jest miejsce w przestrzeni na różne podejścia. I twórca, ten, który ma siłę, by właśnie się pokazać ze swoją wnętrznością i przyjąć cały ciężar tego gestu, może też wiele pięknego dla przestrzeni publicznej zrobić. Tak. Bardzo mi pasuje taka idea, żebyśmy nie wykluczali jakichś jednych sposobów wyłaniania i dali możliwość zaprezentowania różnych. Katarzyna Uchera, a potem profesor Maciej Szeńkowski. Ja miałam kilka refleksji, ale tutaj pani już w zasadzie wypowiedziała jedną z nich, właśnie odnoszącą się do tego, że partycypacja społeczna nie powinna oznaczać tylko głosowania nad projektem, czy on nam się podoba, czy nie, tylko właśnie takiego współudziału i jakiejś dyskusji, a poprzez tę dyskusję oczywiście zawsze myślimy i mamy nadzieję na edukowanie odbiorców i właśnie osiąganie jakiegoś takiego wspólnego konsensusu. Ale właśnie ta ocena i udział i obecność widzów w dziele sztuki nie ogranicza się tylko do tego etapu jego powstawania. I tu mam pytanie do obu panów, bo w obu państwa panów prezentacjach pojawiły się obiekty, które znajdują się w przestrzeni publicznej Warszawy. To jest Astrolabium, to kopernikańskie na osiedlu Kopernika na Pradze i ten omasz dla Szuma, tak, jeśli dobrze pamiętam, na osiedlu Ostrobramska. I to są dwie trochę zbliżone do siebie historie, jeśli chodzi o ich genezę, bo powstały w bardzo bliskich, podobnych okolicznościach w ramach, prawda, tych akcji, które były podejmowane w latach 70. w ramach tak zwanej humanizacji przestrzeni publicznej. 1%. Słucham? 1% na humanizację osiedli. Myśmy wczoraj troszkę na ten temat mówili, zastanawiając się, czy była to taka idea tak zwanej, padło tu takie określenie, rzeźby tła, czyli rzeźby, która miała w jakiś sposób tworzyć właśnie takie tło dla ludzi. Ale ta historia pańskiej rzeźby jest bardzo dramatyczna, bo kiedy ja ją odkryłam, ona już była zdekompletowana. Ten fantastyczny, czarny, błyszczący sześcian zniknął. I z tego, o ile się orientuję, jego cały czas tam nie ma. On został ukradziony prawdopodobnie. Poza tym to zarosło, stoi reklama. Poza tym zarosło, stoi reklama. I to jest też jakby ten kontekst otoczenia,
Rzeźba profesora Szańkowskiego miała trochę więcej szczęścia, bo doczekała się... No, dewastacja na cmentarzach to samo przecież to jest. No, no właśnie, ale astrolabium doczekało się takiej społecznej reakcji i społecznej obrony, co też jest bardzo ciekawe, ponieważ w ramach takiego, jak to się nazywa, no są te fundusze miejskie, które budżet partycypacyjny. I w ramach tegoż budżetu to otoczenie astrolabium zostało fantastycznie uporządkowane. Pytanie na jak długo oczywiście. Ale jak panowie oceniacie to takie życie po życiu tych rzeźb? Bo dla mnie, proszę mi wybaczyć, powiem to. To co się dzieje właśnie chociażby z tymi rzeźbami na osiedlach warszawskiej Pragi, to jest raczej potwierdzenie porażki rzeźby w przestrzeni publicznej i porażki tej naszej złudnej nadziei i wiary w to, że rzeźba i sztuka coś mogą wobec społeczeństwa. Ja, jeśli można jeszcze, tutaj nie wiem, czy to działa. Chciałbym jeszcze dodać pewien szczegół, który jest dla mnie ważny. Dla mnie w mojej pracy zawsze niezwykle, a przynajmniej od bardzo dawna, chyba od początku, jest od jakiegoś tam początku ważnego, jest tworzenie miejsca. Tworzenie miejsca to znaczy stwarzanie atmosfery tego miejsca, które to miejsce zaczyna czymś być. Czasem wystarczy maleńki jakiś akcent, małe dotknięcie, wskazanie czegoś, przypomnienie czegoś, to tworzy miejsce. Kiedyś wielkie wrażenie na mnie zrobiła książka, którą przypadkiem spotkałem w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej i Futuana, amerykańskiego naukowca pochodzenia chińskiego, który napisał książkę Przestrzeń i miejsce. Jak złapałem tą książkę, natychmiast z nią poszedłem i zacząłem ją czytać i pomyślałem, to są moje sprawy, to są moje sprawy. I stale o tym myślę. A jak robiłem swój ten pomnik na Służewiu, ten, który mi udało się zrealizować, chwała Bogu, było to dla mnie ważną jakąś sprawą, że ja mogę miejsce tworzyć. Ja nie stawiam figury, ja tworzę miejsce. Mi się wydawało, że to schwyciłem Pana Boga za nogi, że ja mogę stworzyć krajobraz. Ja tworzyłem krajobraz, mi się wydaje, ale teraz chcę powiedzieć, co najważniejsze w tym krajobrazie było dla mnie. Pomijając wszystko, wszystkie elementy, wszystkie ważne sprawy natury patriotyczno-sercowej i w ogóle to, co każdemu Polakowi w sercu, że tak powiem, co posiada i co chciałby zrobić, jeżeli czuje się Polakiem. Przyszedł kiedyś profesor Hansen, który był dla nas guru, wielkim guru, kiedy byłem na studiach, byłem w jego pracowni jakiś czas i powiedział, chciałbym zobaczyć ten pomnik twój nareszcie, bo wciąż o nim słyszę, a jeszcze go nie widziałem. Czy mógłbyś mnie zabrać samochodem? Pojechaliśmy. Siedziałem w samochodzie, on chodził, długo chodził, bardzo chodził. Wreszcie przyszedł i mówi, wiesz, tu brakuje kamienia. Ja mówię, no ja wiem, proboszcz się nie zgodził. No ale to była dla mnie miara, że my się rozumiemy, że ja go rozumiem i on rozumie mnie. To była nagroda wielka. Dziękuję bardzo. No, no nie, to tak, ale to był kamień, powiedzmy sobie, nie tak bardzo ważny. O tyle on był ważny jako ważny punkt, natomiast nie mógł powstać, bo tam jest komunikacja, auta jeżdżą. Nie mógłby tam stać ten kamień, ten niewielki kamień na drodze. On mówi, tak, miał rację, ale nie mogłem, bo proboszcz się nie zgodził. Ale to jest ważne dla mnie, to, że ja to pamiętam, że on to zauważył. Dziękuję bardzo. Krzysztofie, jeszcze pytanie też było do ciebie na temat losów i zawiedzionych nadziei na siłę rzeźby. Ja nie mam żadnego na to wpływu, nie wiadomo w ogóle kto to pod kogo to podchodzi i nie mówiąc o takich zmianach, jak się robi w pomnikach już postawionych, że je, wiesz, nagle ktoś z Wiednia mi przysyła zdjęcia,
że mój Chopin został ogrodzony wielką taką, jak to się mówi, sprętami, tą balustradą solidną, taką, że 1,20 m wysoką, bo tam taka skarpa, od 120 lat nie przeszkadzała ta skarpa nikomu, ale tu mówią, a bo ktoś się zapatrzy i wpadnie, ale nikt mnie nawet nie pytał, żebym ja zaprojektował tą balustradę. I teraz mój Chopin jest jakby na przystanku tramwajowym stoi. I w ogóle, a też potem nie możesz się tłumaczyć wszystkim, a dlaczego, że światło miało być inaczej ustawione, że to nie miało się chodzić, skończyć na krzywym chodniku, tylko miało zagarnąć taką przestrzeń, żeby właśnie ten cień zagrał tej pomnik. To ty, to wiesz, głupio się czasami przyznawać, że twoje jakieś dzieło, bo ci tyle, tak, takie elementy drobne pozmieniają, że to jest po prostu czymś innym. Nie mówiąc o takich ostrych interwencjach, które jakby przekreślają sens pewnych decyzji, które podjąłeś komponując ten. Oczywiście rzeźba nie istnieje sama w sobie. My wyszliśmy z takiej szkoły, że w ogóle eliminowało się rzeźba, rozbiło się przestrzeń. Myślało się o całej przestrzeni. Ale biedny Hansen, który wiesz, zaprojektował osiedle Słowackiego jako dzieło otwarte, a postawili mu kościół po środku i okazało się bardzo łatwo przemienić dzieło otwarte na dzieło zamknięte. No. Szanowanie dzieł. Ja jeszcze Słychać. Krzysiu, jest dobrze. Nie słyszycie mnie państwo? Krzysiu, a ty mnie słyszysz? Nie. To działa? To działa. Działa, w porządku. Ja już głuchy jestem. Krzysiu, pamiętam jak pracowaliśmy razem. Pamiętasz Szeligę oczywiście. Jak powiedział Krzysiu, przynieś skrzynkę. Skrzynka była potrzebna. Państwo nie wiecie, co to jest skrzynka. To trzeba było przynieść skrzynkę wódki, bo nam pomagał kamień. To nie o butelkę chodziło, ale o skrzynkę. Mamy wspomnienia z dawnych lat. Będzie okazja jeszcze, mam nadzieję, dzisiaj po południu powspominać. Jeszcze bardzo podobna rzecz, szanowanie samych dzieł, integralności praw autorskich dzieł, ale na przykład podpisywanie ich, podawanie w mediach, kto jest autorem dzieła. To jest bardzo często zaniedbywana historia. Oczywiście podawany jest autor zdjęcia, no bo to jest prawo autorskie. Natomiast pokazuje się jakieś dzieło, nie podpisując, traktując to być może jako rzemiosło artystyczne. A byłoby to przejawem szacunku dla twórcy i pewnie szacunku dla dzieła. Przecież jeszcze w latach 60. nagrobki robili najwybitniejsi rzeźbiarze. Nie mówiąc o przeszłości, o Torwalcenie, Kanowie, nie mówiąc o Kalaniele, o XIX wieku, które było tylu tych rzeźbiarzy doskonałych, świetnych i rzemieślników zarazem. A teraz wiesz, no, a wszystko te groby są po prostu co jeden w Alei Zasłużonych. Teraz na pierwszy w rzędzie pojawił się Olszewski. Z czekolady, pomalowany na czekoladę, oczywiście z symboliką patriotyczną, orłem polską i nie wiadomo, są równi, równiejsi, nagle on ma kwaterę większą i wyższe, nigdy nie każą obcinać z wysokości, a tutaj proszę bardzo. Jak z peletonu wyrwał się jeden na pierwsze miejsce. Zaraz może jeszcze włączymy nowe wątki, wolność artystyczna, a na przykład biedny, wytyczne konserwatorów zabytków, ale to wrócimy. Dajmy Głowacki. Ewa Rąbalska, w pierwszej kolejności Anna Maria. Kolejność zgłoszeń, przepraszam. Ja wracam do tematu społeczeństwa i oswajania społeczeństwa. Będę mówiła o architekturze, bo na tym się znam, ale to doskonale to, co powiem panu, pasuje też do rzeźby. Wracam do konkursów i tego kodeksu, nad którym pracowaliśmy. Ja przez wiele lat brałam udział w konkursach jako sędzia, uczestnik, sekretarz konkursu i zawsze pracowałam w oddziale olsztyńskim SARP. Zawsze jak braliśmy się za organizowanie konkursu, to staraliśmy robić się wszystko, żeby właśnie społeczność czuła się w jakiś sposób w nasze działanie zaangażowana. Jeżeli wybiera się sędziów, to mają być takie osoby, które mają jakiś szacunek sędziów konkursowych. Potem wokół konkursu cały czas trzeba robić jakiś hałas.
To znaczy zapraszać prasę przed konkursem jeszcze, zaznajamiać z tematem, opowiadać jak najwięcej na ten temat, jak się da, bo no, podobnie jak rzeźbą, to architekturze i o rzeźbie, to tak mało osób chce słuchać i chce brać w tym udział, no ale jednak jest jakaś grupa, która jest zainteresowana. Później jak jest konkurs, to samo to rozstrzygnięcie konkursu, żeby koniecznie było publiczne, żeby był zaproszony kogo się tylko da, żeby te osoby pokazywać, robić wokół, tak jak mówię, wokół robić tego szum. Publiczne rozstrzygnięcie konkursu, czyli jest jakaś publiczność, są radni, są zawiadamiani wszyscy zainteresowani. Nawet zdarza się, że osoby, które w ogóle architekturą się nie interesują, jednak przyjdą na to rozstrzygnięcie. Wiszą plansze, można je obejrzeć. No i na końcu dyskusja. I w tej dyskusji pokonkursowej można sprzedać wiele wartości. Można właśnie poopowiadać to, co Agata mówiłaś, wytłumaczyć, po prostu wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Autorzy prac między sobą dyskutują albo dyskutują z sądem konkursowym, ale jest to taka rozmowa dla tych obców, dla tych osób obecnych na tej sali, w sumie obca. Oni pierwszy raz czasami słyszą tego typu dyskusje i takie poglądy albo wyrażanie się na temat architektury, a tu w tym wypadku na temat rzeźby, właśnie w taki sposób. I ja wierzę w to, że konkursy, potem ta dyskusja pokonkursowa, potem wystawa pokonkursowa, która gdzieś tam stoi i każdy może sobie przyjść i może sobie obejrzeć te prace i mieć zdanie własne na temat tych prac i nawet jakieś tam punkty postawić, bo można coś takiego wymyślić, że jest ta jakby taka społeczny też odbiór. Nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Może po całym tym takim procesie wcale nie będą tylko portrety, ławeczki, a może niektórzy zauważą jakieś inne wartości tego wszystkiego. Dziękuję. Anna Maria Leśniewska. Doczekała się swojej kolejności. Tak jak tutaj profesor Uchera mówiła, że rzeczywiście już pewne kwestie zostały poruszone, ale ja nieodmiennie stawiam pytanie, kto kogo uczy. Bo z tego, co tutaj Państwo żeście zaprezentowali, tak naprawdę właściwie większość prac, zresztą bardzo interesujących, bardzo ciekawych, praktycznie rzecz biorąc uciekła, przestała istnieć w przestrzeni publicznej pod naciskiem właśnie tej szeroko pojętej opinii publicznej, która jest dla mnie anonimowym, niedouczonym tworem, który decyduje o przestrzeni publicznej. I teraz pytanie, jak dalece artysta, których prawda, kształcimy w Polsce, których tak doceniamy, dajemy dyplomy, certyfikaty, praktycznie rzecz biorąc, w momencie kiedy wchodzą na rynek, tak, na rynek sztuki, tak to ujmę, praktycznie rzecz biorąc, właściwie nikt się z nim tak na dobrą sprawę nie liczy, bo cały czas jest poddawany właśnie różnego rodzaju manipulacjom, sugestiom, prawda? A potem, kiedy stanie ostatecznie pomnik, czy też jakaś realizacja, jest podpisana imieniem i nazwiskiem tegoż artysty. Czyli właściwie artysta zostaje bity ze wszystkich stron. W związku z czym myślę sobie, że autorytet artysty zostaje właściwie cały czas mocno podważany. A sztuka partycypacyjna, która jest niewątpliwie czymś bardzo potrzebnym w obecnie dziejącej się rzeczywistości, ale w moim głębokim przekonaniu, jeśli tego rodzaju zjawiska występują, to ta partycypacja ma także polegać na tym, żeby stanąć w obronie artysty, skoro jest sam de facto na placu boju, w związku z czym te społeczeństwo, które jest świadome, ta część, która jest świadoma, ma właśnie się opowiedzieć za sztuką, odpowiedzieć się za wartością, która została niejako wprowadzona w przestrzeń publiczną, zhumanizowanie w pewnym tego słowa znaczeniu. Więc ja oczywiście muszę powiedzieć, że przychylam się za tezą, która tutaj została wypowiedziana przez Macieja Szańkowskiego i potem powtórzona de facto przez Agatę Agatowską, która sprowadza się do tego, że sztuka to wiara. Wiara w ideały, wiara w coś, co naprawdę przetrwa. I myślę, że właściwie te nasze słowa tutaj bardzo pięknie brzmią, ale one naprawdę znaczą.
One wynikają z głębokiego przeświadczenia, które nie jest tylko pięknoduchostwem, ale w pełną, powiedziałabym, świadomością tego, że nasze otoczenie musi mieć jakąś wartość, musi być jakoś motywowane. I to, co mówi Grzegorz, to to, że Krzysztof Grzegorz, to to, że właśnie cmentarz i działania w przestrzeni cmentarnej dają taką wolność, prawda? Jednak, mimo wszystko, no ja wiem. Wiem, no ale praktycznie rzecz biorąc, no daje jakąś możliwość realizacji, która ciebie satysfakcjonuje. Tak mi się wydawało na początku, jak robiłem to właśnie bezinteresownie i ktoś naprawdę mi się oddawał, tak, i zaufał. Tak. A teraz już myślę... Są mądrzejsi. Tak. Nie zaufają artyście. Ja uważam, że właśnie zaufać artyście po to, jest, kształci się, ale ma tę świadomość tak wyrobioną, że dlaczego społeczeństwo nie wierzy artystom? Nie wierzy artystom, poddaje się pod pręgierz różnych, prawda, wystąpień, robi tak, a nie inaczej. Artyście trzeba dać wolność decyzji. Niech cholera poniesie decyzję. Olszewskiego też zrobił artysta. Słucham? Olszewskiego też artysta zrobił. To, że Stanów Zjednoczonych. Aha, no dobrze. Ja może już odpowiem, bo to dwa razy pada ten, czy trzy, apel o budowanie zaufania do artysty. No to właśnie to jest cel, między innymi to jest cel naszego spotkania, cel, który przyświeca Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku jako instytucji. Wzmocnienie przy pomocy ekspertów, pozycji artysty. Ale z drugiej strony to jest wbrew pozorom nałożenie na artysty dużej odpowiedzialności i dużych wymagań. I pamiętajmy o tych dwóch stronach. Wymagamy bardzo dobrego przygotowania rzetelnego, który już wewnątrz przeżywa tą partycypację społeczną, bada otoczenie, jest przygotowany do zadania, ale później, jeśli rzeczywiście tą rolę podniesie, jest przygotowany do tego zadania, obdarza się go zaufaniem. Ale także z dwóch stron, prawda? Ale oczywiście, ale słuchajcie, no przecież, przepraszam bardzo, tę odpowiedzialność poniosi artysta, tę odpowiedzialność ponosi lekarz, ponosi konstruktor. Zastosujmy ten sam jakby poziom odpowiedzialności. Każdy kształcący się, prawda, w odpowiedniej dziedzinie ponosi jakąś odpowiedzialność, prawda? Więc artyści również są świadomi swojej odpowiedzialności. Tylko artyści są postrzegani jako osoby partykularne, tak mi się wydaje. Czyli jakby nastawione na swoją tylko wizję i na swój interes, a nic więcej. Wydaje mi się, że na tym też polega problem. Ale jest interes społeczny, prawda? Kiedy budujemy, kiedy powstają pomniki, to jest jakiś interes społeczny, prawda? Żeby jakąś ideę umieć zamknąć w jakiejś formie, w jakimś znaku. To jest odpowiedzialność. Dlaczego dzisiaj, odwołam się trochę do realizacji z przeszłości, Gustaw Zemła stworzył pomnik Powstań Śląskich. Powstanie Śląskie, od razu widzę ten znak, prawda, trzech skrzydeł. To jest znak. To było dawno temu, prawda? Ja cały czas apeluję, że to, co robicie teraz, jest już czasem, w którym te nowe środki, nowe narzędzia po prostu trzeba wprowadzać i trzeba to wręcz, powiem otwarcie, trzeba po prostu wskazywać i w jakiś sposób narzucać. Dlatego, że musimy otwierać głowy, naprawdę głowy ludziom na wizualność, jaka jest wokół nas. I to, co zrobiono z rzeźbą Agaty Agatowskiej w Oświęcimiu, jest tego najlepszym przykładem. Przecież ona sięga do archetypu, tak? Po piersie, prawda? Człowiek, więc to jest coś, co jest absolutnie fundamentem sztuki i co kolor. Okazuje się, że tym elementem stał się jakiś, prawda, sprzeczności, nieporozumień. Więc jeszcze raz, absolutnie edukacja wizualna jest po prostu fundamentem i artystom dajmy tutaj pierwszeństwo. Przekazuję głos profesor. Maciej Szańkowski najpierw jeszcze był, tu się zgłaszał pierwszy. Jeszcze słowo. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać.
Artystą dla społeczeństwa to jest ktoś, myślę o rzeźbiarzach, kto zrobi papieża albo Kaczyńskiego. Wszystko inne to jest, to są jakieś swobodne zabawy ludzi, którzy chcieliby się mienić artystami, ale im nie należy wierzyć, nie należy ufać. Jak się jedzie pociągiem z Warszawy do Radomia, to można długo obserwować takie mury, płoty zamalowane, wiadomo, takim stylem, który od lat panuje nie tylko w Polsce, ale w całym świecie. Wszystko, ja nie wiem, jak to robią, ale robią to niezwykle sprawnie i tak strasznie. Paskudzą. Wszystkie wagony są zapaskudzone, wszystkie ściany są zapaskudzone i jak jest jeszcze jakieś wolne miejsce, to się zaraz zapaskudza. To są także artyści, przynajmniej zdaniem społeczeństwa, tacy sami idioci, jak ci, co robią pomniki, których nikt nie rozumie. Znaczy, ja muszę jedną rzecz trącić. Naszym celem nie jest zbudowanie bariery między odbiorcami, społeczeństwem, artystami i rozdzielenie sztywno ról, ale być może też wracam do wczorajszych wątków, uruchomienie dyskusji i w wyniku dyskusji też podział ról. Tak. Jest taki tekst Władysława Hasiora. 71 roku nagrobki narodowej pamięci. Trzeba by było to jeszcze raz opublikować, bo to jest dalej aktualne. Hasior podzielił to jeszcze na grupy, te wszystkie, tą całą produkcję martyrologiczną i inną. Dobry pomysł. Ja już opowiem, jaka jest kolejność zgłoszeń, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości. Katarzyna Uchera była pierwsza, Jacek Jagielski drugi, pani Nakanda Trepka trzecia. Taka była kolejność zgłoszeń. Ja tylko dwa słowa na kanwie tego, o czym mówiłaś, Aniu, bo tutaj dotykamy tego tematu edukacji, do którego ciągle wracamy, ale przede wszystkim tematu i problemu mecenatu, który wymaga odpowiednich kompetencji intelektualnych i kulturowych i tego brakuje. I w momencie, kiedy my mówimy tutaj o tej społecznej partycypacji, zwykle niestety myślimy o tym widzu powiedzmy przeciętnym i niewyrobionym, którego edukować trzeba. I dla mnie zupełnie niezwykłym i odkrywczym było to, o czym mówiła Agata w kontekście właśnie jej wspaniałej czerwonej kobiety na rynku w Oświęcimiu. I padły tutaj pewne argumenty, które przekonały nieprzekonanych wcześniej i sceptycznych widzów. I te argumenty to był materiał, solidny materiał, nakład pracy artysty i taka właśnie jego solidność, jego postawy wobec widza. To są kryteria, które były stosowane w wieku XIX w kryteriach akademickich, a wyrastały z takiej tradycji i przywiązania do myślenia o sztuce jako o rzemiośle. Więc jeżeli artysta potrafił i w ogóle miał taki obowiązek przekonać odbiorcę o tym, że on jest solidnym de facto rzemieślnikiem, który wkłada w swoją pracę odpowiednią ilość wysiłku i właśnie nie oszukuje tego widza, wystawiając jakiś szkic czy coś, co jest niesolidnego, to wtedy taka praca miała swoją wartość. I dla mnie to, co powiedziałaś, jest z jednej strony potwierdzeniem tego, co gdzieś tam zawsze przeczuwałam i o czym mówię swoim studentom na przykład, żeby zdali sobie sprawę z tego, że jesteśmy cały czas dziećmi wieku XIX, ale z drugiej strony no jest to przerażające. Jest to przerażające i pokazuje, jak dużo jeszcze powinniśmy w tym obszarze zrobić. Ciąża przenoszona. Proszę Państwa, być może, bo my wczoraj na przykład na pewnych warsztatach mieliśmy okazję zapoznać się, znaczy niektórzy przypomnieć sobie zaawansowane, tak, dzieje sztuki, tak, prowadzące do skończenia sztuki. Natomiast być może w przestrzeni publicznej jest zupełnie inny etap, tak, jakby właśnie potrzeba pracy u podstaw, tak, edukowania społeczeństwa. Inne rzeczy, dzisiaj nie poruszyliśmy, nie wiem, czy będziemy mieli czas, dostosowanie się do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, bezpieczeństwo obiektu,
wykonalność, realizowalność obiektu. Oprócz wszystkich tych rzeczy, które były reprezentowane tym pojęciem wiara w sztukę. Tak? To ta sztuka raz, a dwa jeszcze te wszystkie rzeczy, które ściągają ją do rzemiosła, na ziemię i do potrzeb takich utylitarnych, społecznych i wymagań prawa na przykład. Także być może po prostu nie możemy od nich uciekać, ale jednocześnie jak przenieść, bo dzisiaj przypominam, jest to tematem zasadniczym, tą wolność twórczą, tą wolność wypowiedzi, tą wiarę. Jacek Jagielski. Witam. Proszę Państwa, tutaj zostało poruszone bardzo dużo po prostu różnych problemów i szczerze mówiąc też nie chciałem w ogóle zabierać głosu, bo chyba trochę za dużo i czas jest za mały, ażeby te rzeczy poruszyć, ale jeżeli mówimy o obecnej sytuacji, to przede wszystkim to, co tutaj zostało po prostu podkreślone bardzo mocno, to rzeczywiście ta edukacja. No trochę nie jest tak, że ci artyści, którzy wchodzą w tej chwili po prostu jakby w życie, oni mają gdzieś tam walczyć i mają próbować po prostu na siłę pewne rzeczy po prostu realizować. Wydaje mi się, że po prostu im się powinno stworzyć po prostu pewne optymalne warunki do tego, ażeby mogli realizować swoje zamierzenia. Tu jest kwestia oczywiście rola mecenatu i wiele różnych innych sytuacji. Ale po to, żeby chyba tak się stało, to jednak po prostu trzeba trochę spojrzeć na ten problem szerzej. To znaczy wydaje mi się, że ta edukacja powinna być z bardzo dużą uwagą przywiązana od samego procesu początkowego edukacji. Mówię od szkoły podstawowej, a nawet niemalże po prostu od przedszkola. Jeżeli po prostu te sytuacje są bardzo zaniedbywane, przez wiele lat po prostu była sytuacja taka, że plastyka była traktowana po prostu po macoszemu we wszystkich szkołach, że uczyły osoby plastyki, osoby niekompetentne, bo ktoś, zawsze były problemy z niedoborem godzin i tak dalej, i tak dalej. Więc plastykę uczyły osoby, które na przykład dorabiały sobie do pensum jakimiś nadgodzinami, byli to poloniści, matematycy i tak dalej, i tak dalej, to mamy dzisiaj tego skutki. W momencie, kiedy często również zabierałem głos w tej kwestii, bo to nie jest po prostu jakby pierwszy mój głos jakby w tym temacie, właściwie nikogo to nie interesowało i nikt nawet nie chciał o tym słuchać. Bo o czym tu rozmawiamy? Przecież my tutaj rozmawiamy o sztuce, o ideałach i tak dalej, a on tutaj prawda, zwraca uwagę na jakieś po prostu rzeczy, które nas nie interesują. Nie, no to właśnie jest to. I ja pamiętam, że już w momencie chyba nawet 15 lat temu, kiedy dosyć mocno, że tak powiem, zabierałem głos na temat po prostu pewnych zgubnych skutków na Senacie u nas na uczelni, też między innymi odczuwałem pewnego rodzaju marginalizowanie, może nawet już nawet nie lekceważenie, ale marginalizowanie problemu. Ja mówię, po prostu będziecie na emeryturach, ale zobaczycie po prostu, co się będzie działo. I tak to jest dzisiaj. I dlatego po prostu mamy zalew tego, co mamy, czyli ławeczek. Tak? Dzisiaj po prostu mieliśmy na przykład, klasyczny przykład, jak może wyglądać ławeczka w wykonaniu po prostu, krótko mówiąc, profesora Szanikowskiego. Między tymi ławeczkami, które po prostu zaśmiecają po prostu naszą przestrzeń, tą społeczną, a ławeczką profesora jest, proszę Państwa, przepaść pod każdym względem. I wydaje mi się, że jeżeli weźmiemy po prostu tego rodzaju rzeczy pod uwagę, to dopiero widzimy, w jak dramatycznej i ciężkiej, tragicznej sytuacji jesteśmy dzisiaj. Z drugiej strony uważam, że świetną po prostu tutaj, fajna sytuacja się zrobiła jak z trzech takich prezentacji o zupełnie innym zakresie, o innym dorobku, o innym ciężarze po prostu. Ale proszę zwrócić uwagę, były wymienione, przed chwilą tutaj pani wymieniła Zemłę, tak, w Katowicach. Proszę zobaczyć po prostu, że ta rzeźba się nie zestarzała, ona jest zabudowywana. Bo otoczenie się zmienia, ale idąc tam, to ma tak mocne oddziaływanie, pomimo iż upłynął, że tak powiem, no, taki długi okres czasu od tego. A więc dobra rzeźba to jest zupełnie co innego. I teraz jest kwestia tego rodzaju, że tak, świetną promocją właśnie jest sport, o tym nie rozmawiamy,
bo się na tym nie znam i to nie jest jakby tematem dzisiejszego naszego spotkania, ale druga sztuka, przede wszystkim rzeźba, czyli coś, co po prostu powinno jakby kreować pewnego rodzaju wizerunek ambicji, aspiracji, dążeń, pozycji, pewnej wrażliwości po prostu, pewnej, nie wiem, miasta czy społeczności. Norymberga, prawda? Tak stare, piękne miasto o takiej po prostu tradycji, miasto wielu wybitnych artystów z Dürerem włącznie, została w czasie wojny po prostu, czy w okresie międzywojennym była po prostu głównym, że tak powiem, stolicą nazistowskiej partii, a ostatni Parteitag był w ten Norymberdze, gdzie był ten proces po prostu. To był ostatni Parteitag, tak? Natomiast dzisiaj powstała po prostu praca Szańkowskiego, to jest zupełnie co innego. Miasto myśli o zupełnie innym, w innym wektorze, tak? Fantastyczne stare miasto, Oświęcim, z ogromną, bogatą tradycją, przytłoczone po prostu rzeczywiście tym brzemiem po prostu II wojny światowej, świetnie po prostu weszły te po prostu rzeźby po prostu w tą przestrzeń. Ale ile czasu jeszcze, ile wody w Wiśle upłynie, zanim po prostu włodarze miasta, może i nawet społeczeństwo uświadomi sobie i otrząśnie się jakby z tego po prostu ogromnego brzemia. To jest po prostu niesamowite, tak? I Krzysztof Bednarski, który realizuje po prostu jakby znowuż, bo dzisiaj przede wszystkim po prostu były te jego realizacje poświęcone po prostu osobom, które odeszły, tak bym to określił. Raptem wszystkie po prostu te prace gdzieś dotyczą po prostu, nie wiem, śmierci czy tego rodzaju sytuacji. Natomiast nie jest to po prostu jakby o tym. One w zupełnie inny rejon po prostu, że tak powiem, oscylują. I wydaje mi się, że wielką mądrością jest chyba to, żeby jakby zrozumieć, jakie jest przesłanie tych prac. Bo nagrobek nie jest jakby jakąś rozpaczą, wręcz odwrotnie. I tutaj po prostu wydaje mi się jest wiele no właśnie takich wątków, nad którymi po prostu jest trochę krzyk taki na puszczy. Niektóre miasta w Polsce, nie wiem, Elbląg czy chociażby te przykłady po prostu realizacji po prostu w Warszawie po prostu, prawda, świadczą o tym, że gdzieś pomału przebija się po prostu tę świadomość, że przez sztukę można najtaniej i najlepiej po prostu wypromować przynajmniej po prostu społeczność, miasto, kraj. Ale to jednak jest mimo wszystko chyba zapóźnienie sięgające właśnie po prostu edukacji tych etapów wczesnych. Dziękuję bardzo. Być zapóźnienie, tak, może sytuacja jest trudna, no nie nazywajmy ją beznadziejną, bo byśmy musieli się rozejść. Spróbujmy jeszcze mimo wszystko. Natomiast oczywiście są na przykład sprawy, które przekraczają dalece i artystów i te konteksty są silniejsze. Jeszcze raz wywołany Oświęcim. Ja z pamięci pamiętam taką historię. W Oświęcimiu jest zespół hokejowy, prawda? Bardzo słynny. I gdzieś w jakimś, czytałem w jakichś mediach, że został tam zakontraktowany izraelski gracz. I on się zwierzał, że on ma problem ze swoim środowiskiem. Jego środowisko nie akceptuje tego, że on gra w Unii Oświęcim. Czyli mówię, że ten kontekst bywa czasami za silny na pojedynczego artystę, nawet na władze miasta, ale próbować należy. Pani Ewa Nekanda-Trepka. Ja zgadzam się tutaj w 100%, jeżeli chodzi o edukację, natomiast tutaj troszeczkę inny temat chciałam poruszyć. Sama byłam uczestnikiem wielokrotnie różnych konsultacji społecznych, dyskusji. Problem polega na tym, że w dzisiejszych czasach my Polacy niechętnie włączamy się w jakiekolwiek dyskusje społeczne i nie bierzemy w tym udziału. I w tym momencie, jeżeli dochodzi do dyskusji, to tak naprawdę głos mają ci, którzy są przeciw. A ci, którzy są za, albo w ogóle zazwyczaj nie biorą głosu, a tak naprawdę najwięcej jest tych, którzy nie mają zdania. I de facto ci, którzy są przeciw, przekonują tych, którzy nie mają zdania. I tu jest pewien problem, który tak naprawdę my tutaj tego nie rozwiążemy. Ale to jest nasz problem, który ja obserwuję praktycznie na wszystkich polach. To jest być może z kategorii tych właśnie najtrudniejszych kontekstów i być może nie w samym środowisku artystycznym leży ten uruchomienie takiej kultury debaty, kultury rozmowy, ale próbować znowu. Jacku, może jest jeszcze szansa jakaś nikła. Pan profesor. Ja jeszcze, jeśli można, naprawdę jestem słyszany? Tak. Chciałbym dwa słowa jeszcze powiedzieć na temat tego swojego nieszczęścia w Sandomierzu, które zrobiłem. Powiedzmy pomnik, który został świetnie przyjęty przez społeczeństwo,
Minęło tyle lat i nagle ja się dowiaduję, bo oglądam w internecie fotografię i znajduję kamień inskrypcyjny, jedyny jaki jest w tym pomniku i kompozycyjnie umieszczony specjalnie z tyłu, a nie z przodu, bo taka jest moja decyzja i tak ma być. Ktoś przestawia go, obecnie stawia z przodu, robi to Wydział Architektury, nie pytając mnie o słowo i jeszcze, żeby mnie specjalnie uhonorować, to jeszcze z prawej strony stawiałem tablicę, której nie było, że to ja wyrzeźbiłem wszystko. Trzeba używać większych kamieni, żeby nie mogli przesunąć. Ale on miał kilka ton. Ale on był największy, on miał kilka ton, to go z tyłu wyciągnęli, bo z przodu ma być napis. I nikt nie pyta, co ja na to, tylko ja to znajduję w internecie. No i wracamy do edukacji. Prawa autorskie osobiste, tak, niezbywalne, nie wolno zmieniać kontekstu otoczenia i samego dzieła bez autora. Tu było poruszane chyba przez któregoś z panów, że wyobrażają sobie niektórzy organizatorzy konkursów, że zamówią projekt, a potem ktoś to wykona, czyli prawa zależne. To sytuacje, które, znaczy pojęcia, które nie zawsze są, przebijają się do świadomości, że one są normami prawa. Prawo może zabierać wolność, ale może też być orężem w obronie tej wolności artystycznej. Tak, tak, Anna Maria. Nie widziałam, ktoś jeszcze zgłaszał się z tyłu, to proszę podnosić rękę, to będę widział. Ja jeszcze może poruszę jedną kwestię, która właściwie jest bardzo rzadko poruszana, ale dotycząca tego, co się dzieje na Akademii na jednym przykładzie. Na przykładzie właśnie kolegi Bednarskiego. Jakże się ucieszyłam, kiedy się dowiedziałam, że kolega Bednarski będzie nauczać na Wydziale Rzeźby w Warszawie. Nauczałeś przez rok, jak się nie... 3 lata. Okej, ale to, słuchaj, to nie zmienia faktu, że powinieneś być tam, zacząć wcześniej i być znacznie dłużej. I problem polega na tym, że ktoś, kto ma takie przygotowanie warsztatowe i prace mówią, prawda, o tym, nie tylko o tym technicznym przygotowaniu, ale całym artyzmie, jaki jest prezentowany, że właśnie tego rodzaju osoby, no w tej chwili nie mamy na uczelni, prawda? Dobrze. Sprawa dotyczy mojego wydziału, na którym ja też pracuję. Całym sercem byłem za i no chyba świetnie. To był najlepszy czas także dla studentów. Zaangażowanie Krzysztofa było 120%. Podstawowa zasada, nie można zabierać studentów innym tak profesorom. No. Ale problem polega na tym, że na uczelni są potrzebni właśnie tacy artyści, którzy po prostu mają ewidentny sukces. Raz, prace, które powstają, nie budzą sprzeciwu, jeśli to może. Po prostu tego rodzaju jakby postawa i autorytet są konieczne. Mamy ilość, prawda, profesorów, którzy no, wypełniają swoje pensum. To jest potrzebne, ale naprawdę musi być mistrz, musi być jakaś indywidualność, która pociągnie tych młodych ludzi do rzeźby. Oczywiście ta rzeźba już w tym tradycyjnym rozumieniu, ale dobrze, no ale to jest właśnie ta ciągłość, a w tej chwili no, ja nie widzę tej ciągłości w takim natężeniu, jak to było kiedyś, prawda? Więc to już samo mówi za siebie, że w pewnym momencie po prostu brakuje tej gwiazdy, która emanuje, ściąga. Może być, prawda, kontrowersyjna jeszcze lepiej, dlatego że to dla młodego człowieka zawsze działa no, w jakiś sposób mobilizująco. W związku z czym jeszcze raz edukacja i edukacja. I nie bójmy się na akademiach ludzi, którzy są autonomiczni, którzy mają odwagę do prezentacji swoich dzieł. Tak. No właśnie, ja też współpracowałem na rzecz zatrudnienia Krzysztofa w Akademii Warszawskiej, ale nic nie. Oficjalnie współpracowałem, pisałem, wygłaszałem, nic z tego nie wyszło. Ale też powiem Państwu, że
tak to się dzieje na uczelniach. Ja nigdy nie marzyłem o tym, żeby pracować w Akademii Warszawskiej, bo nie miałem, w ogóle nie myślałem o tym, ale wiem, że pewne osoby o to występowały i toczyła się wojna i się nie udało, bo bardzo nie chcieli niektórzy, a niektórzy bardzo chcieli. To tak. Już wczoraj się dowiedzieliśmy, że edukacja artystyczna, szczególnie też specjalistyczna edukacja artystyczna dotycząca uczelni wyższej, akademii, na pewno będzie jakimś tematem, którym się musimy spotkać, porozmawiać, bo to już wczoraj padało. Edukacja szersza. No być może trzeba by zbudować jakieś spotkanie z tymi osobami, które mają wpływ na edukację podstawową, średnią. To będzie trudniejsze, bo środowisko jest bardziej rozproszone i chyba mniej jest takiej oczywistej zgody społecznej, żeby tym się akurat zająć, plastyką, kulturą, cywilizacją. Być może to nie znowu przekracza nasze możliwości. Natomiast no to warto o tym byłoby porozmawiać, tak? Jak kształcić, jaka jest rola autorytetu, co Anna Maria poruszyłaś, jaka jest rola niezbywalnego doświadczenia, które człowiek ma, tak? Bo sam doświadczył, sam umie robić rzeczy, których uczy. Trzeba do tego wrócić. A czy problem nie jest na uczelniach systemowy, to znaczy, że posady są dożywotnie w prawie? Naprawdę? Zaczynamy inny wątek, bardzo proszę. Znaczy, on mnie żywotnie interesuje. To nie dlatego, że mam. Wręcz Krzysztof, no nie wiem, parę wysiłku trochę włożyłem, żeby Krzysztof uczył cały czas długo na tym na wydziale. Ten wysiłek się niestety nie powiódł. Ja w zasadzie chcę podziękować tym, którzy mnie zwolnili, bo w ten sposób zrobiłem więcej. Sam dla siebie. I na razie musimy ten wątek zakończyć. A tak zakończyć, bym tam bo... siedział i dawał krew młodym. Także. Wracajmy do wolności artystycznej w przestrzeni publicznej. Powinniśmy już powoli kończyć, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze wypełnili wszystkie dzisiejsze punkty programu. Dzisiaj po obiedzie mamy dwie prezentacje artystyczne, zwiedzanie wystaw. Nie chciałbym, żebyśmy przebiegli przez te punkty, one są równie istotne. I potem oczywiście, podobnie jak do dni poprzednich, czeka nas bardzo ciekawa dyskusja w kuluarach na zakończenie dnia. To jest tam też się wiele wątków pojawi, już nie do mikrofonu. Kto jeszcze z Państwa by chciał zabrać głos? Może ostatnie dwa głosy i Jacek Jagielski. Może tylko tak króciutko po prostu. Wydaje mi się, że jeśli chodzi po prostu o edukację na uczelni, to sytuacja jest po prostu chyba bardzo przynajmniej taka zastanawiająca, ponieważ wydaje mi się, że nawet dzisiejsza prezentacja świadczy o tym, iż tak na dobrą sprawę wiek nie odgrywa po prostu roli. Wydaje mi się, że może warto by po prostu pomyśleć, nie jest to możliwe w obecnym czasie, ale nigdy nie wiadomo i warto o tym po prostu pomyśleć, ażeby autorytety, które nie są już uznane, bardzo często również, powiem wprost, wiek jakby eliminuje po prostu z pracy zawodowej takiej w tym tradycyjnym rozumieniu, mimo wszystko miały możliwość w obecnej sytuacji, bo i tak się wszystko zmienia dosyć mocno, kontakt po prostu z młodymi ludźmi. Myślę, że osoby, które siedzą po prostu za stołem prezydialnym i dzisiejsi bohaterowie, nie wiem, taka Anna Rodzińska, która jest z Poznania, ma 91 lat, jest, mogłaby być rzeźbiarka po prostu, która też również realizacje po prostu pomnikowe ma na swoim koncie. To są osoby, które były bardzo atrakcyjne i bardzo wskazane, ażeby po prostu miały, żeby służyły swoim doświadczeniem, ponieważ one te doświadczenie mają. Jacku, i to jest chyba. Jacku, krótko, bardzo ważne postulaty. Z pewnego powodu jesteśmy na innym etapie pracy instytucji Centrum Rzeźby niż ja bym chciał. Tym powodem, to jest bardzo prosty powód, półtorej roku pandemii.
Tak, nie, zaczynamy, zobaczcie, jest pierwsze takie spotkanie w połowie mojej kadencji, a powinniśmy zacząć to od początku, ale nie dało się. Tak, w związku z tym nadrabiamy zaległości, może i tę się zaległość da nadrobić tutaj, że takie osoby, które muszą się dzielić swoimi doświadczeniami, to jest unikalne doświadczenie, unikalny autorytet, spotkają się z młodzieżą na przykład w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, a nie tylko wyłącznie na uczelniach, tam też, ale tam niech uczelnie wezmą odpowiedzialność za tą rolę i też spełniają. Jestem też za tym. Teraz Anna Maria, ostatni głos. Chcę powiedzieć, że to jest cenne, tylko pamiętajmy o tym, że ten młody człowiek się już zmienił. Ja jestem naprawdę całym sercem za tym, żeby te doświadczenie przekazywać. Zmienił się. Niech mi pan wierzy, zmienił się. Szanowni państwo, zmieniacie, odbiegamy od tematu, nowe tematy bardzo ważne. Ale naprawdę to są tematy istotne, tak. Dlatego że przecież w tej chwili są tutaj przedstawiciele już innego pokolenia, młodszego i pewne doświadczenia rzeźbiarskie oczywiście są ważne, ale dla nich już są inne narzędzia, inne, jakby to powiedzieć, elementy, które ich interesują, więc... To jest trudne, to jest naprawdę bardzo trudne zadanie, ale po prostu muszą znaleźć język. Czy bariera tak daleka, czasami ten dialog się nawiązuje, ale nie zawsze, nie ma reguły, nie ma reguły. Więc trzeba szukać... Nie uczelnie dzisiaj są dzisiejszym tematem. Wybrali pracownię Bednarskiego w 90% i to już o czymś mówi. Szanowni państwo, obiecuję, że od bardzo odległy czas spróbujemy spotkać się na temat problemów edukacji artystycznej. W tym momencie coś czuję, że będzie dyskusja bardziej ożywiona. Może się pokłócimy, dobrze. Tymczasem naprawdę dzisiaj w tej chwili zamykam tą część punktu kongresu. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom online. Dzisiaj już przerywamy, kończymy naszą transmisję online. Spotykamy się jutro o godzinie 10:15 chyba. Dziękuję. Tak jak dzisiaj. Dziękuję.